Wybór selekcjonera, w zasadzie selekcjonerów reprezentacji Polski, wielkie zwycięstwo Legii Warszawa, a także mecz Rakowa-Częstochowa, wiele innych ważnych wydarzeń w mijającym tygodniu. Zapraszamy was na Piłkarski Salon, który dzisiaj w składzie Bożydar Iwanow, Polski Sport, Roman Kołotoń, prawda, futbolu, a także Łukasz Olkowicz, przegląd sportowy Onet. Dzień dobry. Dzień dobry panowie. Spoglądam na ciebie, najpierw Bożydar, bo ty w środku tygodnia wyjechałeś na mecz Ligi Mistrzów, nie było ciebie w kraju, więc nie miałeś jeszcze okazji się odnieść do Myślałem, że chciałeś zapytać, czy Robert Lewandowski udawał, że nie wie, kto jest proponowany jako selekcjoner, czy... No ty już nie musisz udawać, że nie wiesz, kto jest nowym selekcjonerem. Michał Probierz oczywiście wybrany na to stanowisko, ale też sobie porozmawiamy w trakcie tego programu o nowym selekcjonerze reprezentacji U21. Natomiast ten wybór, jak to Cezary Kulesza podczas konferencji prasowej mówił, pierwszego selekcjonera, jak ty to oceniasz, bo już Roman u nas w programach gościu miał okazję o tym wszystkim opowiedzieć, jak to z jego perspektywy wygląda, ale ty jeszcze nie miałeś okazji. Ja jestem bardzo trudnej sytuacji, bo Michał jest moim przyjacielem od wielu lat, więc cokolwiek bym nie powiedział, będę miał przeklapane A, albo u Michała, B, albo u kibiców, no, którzy pewnie dowiedzieli się może teraz albo z mojego tekstu na polsatsport.pl zamieszczonego bodaj w czwartek, że takie relacje mnie z Michałem wiążą, więc muszę być obiektywny, ale ja zawsze staram się być obiektywny, więc powiedziałbym na początek w ten sposób, że my jesteśmy chyba narodem, może dotyczy to całego świata w tej chwili, że zazwyczaj szukamy czegoś na nie, a dopiero potem na tak. Czyli każda decyzja, czy każda ocena danej osoby w każdej dziedzinie, zazwyczaj szukamy tych wad na początku, a dopiero potem zalet. I to mi się nie podoba, ale taka narracja pewnie jest w całym świecie, tak? Bo politycy też w tej swojej całej historii, którą prowadzą, mówią, że a ten zrobił coś złego, a za rządów tamtych wydarzyło się to i to, więc jest ta taka negatywna bardziej dynamika i narracja niż ta pozytywna. I też chyba to dotyczy Michała Probierza, że słyszymy bardziej, że a on się nie nadaje, nie zdobył Mistrzostwa Polski, że zna Cezarego Kulesza, że to decydowało. Spójrzmy najpierw na atuty i na zalety, a potem dopiero na wady, więc szukałbym bardziej tutaj w tę stronę, bo ja uważam akurat, że to, że on pracował z Cezarem Kuleszą, to nie jest jego wada. To jest zaleta, bo pewnie każdy z nas, gdybyśmy się spotkali i dobierali, nie wiem, człowieka do komentarza, do poprowadzenia jakiegoś programu, konferencji jakiejś, to szukamy kogoś, z kim się znamy, z którym mamy już dobrą komunikację, z kim wiemy, jak współpracować. No, są trenerzy, przecież też mówimy, że trener przejmuje jakiś klub, od razu bierze zawodników, z którymi już pracował. No bo wie, czego się może po nich spodziewać. Wie, co oni mogą mu dać drużynie, jak mogą zmobilizować ten zespół, jak mogą poprawić jakość gry, pewnego rodzaju inne elementy. I to akurat uważam, że to nie jest wada tego, że się obaj panowie znają, a mam wrażenie, że to jest postrzegane, że Cezary Kulesza, no, skoro już pracował z Michałem Probierzem, to był jeden pewnie tutaj z elementów, dla których on zatrudnił go w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Także poczekajmy. Ja też uważam, że nie możemy dzisiaj generalizować czy prognozować, że będzie tak czy inaczej. Tego nie wiemy. Ktoś mówi, a że CV słabe, tak? No ale sam też miał znakomite CV selekcjonerskie i co z tego? Więc wiesz, to dla mnie nie był akurat argument. Jimmy Boniek w tym tygodniu na Prawdzie Futbolu, i to nie żartem, tylko tak w pełni poważnie powiedział, że Michał Probierz ma, wiesz, Kulesza się chwalił CV Santosza, tak? W sierpniu, nie w momencie prezentacji, nie w styczniu. Powiedział, trener z najlepszym CV w historii polskiej piłki. W autoryzowanym wywiadzie, wiesz, no też trzymajmy się jakichś ich stwierdzeń, bo to pokazuje ich myślenie, tych gości, w sensie wyboru. Wtedy było myślenie pod tytułem musi być big name, musi być to CV, prawda? I to decyduje o wyborze na selekcjonera, a dzisiaj w momencie paniki i trudnej sytuacji, bo to jest panika, powiedzmy to sobie szczerze, no, sięgasz po, tak jak Boży mówi, człowieka, któremu zaufałeś. Raz, drugi, trzeci, czwarty. Czwarty raz mu zaufałeś, bo zatrudniasz go raz w Jagiellonii, zatrudniasz go drugi raz w Jagiellonii, zatrudniasz go na stanowisku U21. Ono jest mniej eksponowane, ale nie jest nieważne w polskiej rzeczywistości piłkarskiej. I teraz powierzasz mu stanowisko pierwszego selekcjonera. Natomiast Zbigniew Boniek powiedział takie zdanie, bardzo mi się podobało, bardziej zastanowiło mnie aż, bo mówi, Michał Probierz ma większe CV niż
mieli selekcjonerzy ci najwięksi nasi polscy. W sensie przygotowania jakby do pełnienia funkcji selekcjonera. Ja mówię, większy? To ciężko powiedzieć. Mówię, no ale zobacz, no Kazimierz Górski. No tak, w sumie Kazimierz Górski to był tam bardziej trenerem od piłki młodzieżowej, ówczesnej młodzieżówki i tak dalej. Koncewicz, wielka postać polskiego futbolu, gdzieś nie potrafił sobie poradzić z kadrą, powierzono tą drużynę Kazimierzowi Górskiemu, dodając mu Jacka Gmocha, to było ciekawe rozwiązanie. Jacek Gmoch, zobaczcie, piłkarz, który musiał przedwcześnie skończyć karierę, złamana noga, studia inżynierskie, nie miał wykształcenia wtedy Akademii Wychowania Fizycznego, później nadrabiał tą słynną klasę drugą trenerską. Oczywiście wielka osobowość, mózg. Później stworzył bank informacji, on na potrzeby Legii nawet tworzył bank informacji, jak zagrali wtedy w półfinale Pucharu Europy, więc był wizjonerem, no ale nie miał takiej drogi, wiesz, trenerskiej. Roman, ale ty czy jesteś w stanie teraz porównać, jaka była konkurencja wtedy, więc jacy byli kontrkandydaci, bo wtedy moglibyśmy zawsze porównać. Słuchaj, pamiętaj na jedną rzecz, że na polskim rynku pracowali bardzo ciekawi trenerzy zagraniczni, którzy mieli wielki wpływ, między innymi Antoni Piechniczek, jak wspomina Jacek Gmoch, wojewoda, Biczan, Kaloczaj, to byli wybitni fachowcy, którzy przyszli albo z Węgier, albo z Czechosłowacji. Czyli to nie jest tak, że w PRL-u klub, czołowy polski klub, ale to mógł być Ruch Chorzów, nie tylko Legia Warszawa czy Górnik Zabrze, zatrudniały ciekawych trenerów zagranicznych, bo my wszystko tak, wiesz, czasami upraszczamy, ludzie nie pamiętają tego rzecz. Trzeba się czasami zastanowić, na przykład Antoni Piechniczek, chyba najbliższy sercu, chociaż Zibi grał i u Górskiego, grał u Gmocha Jacka i bardzo ich ceni. Natomiast najbliższy mu jest pewnie Antoni Piechniczek. Najdłużej, prawda, i tak dalej. Największy sukces odniósł z Antoniem Piechniczkiem. Mówi, Roman, a co prowadził Antoni Piechniczek? Ja akurat pamiętam, co prowadził. No BKS Bielsko i Odra Opole. Wypromowały go Odra Opole tak naprawdę. Ta przygoda w Opolu, gdzie był awans, gdzie była furora w Ekstraklasie, później załamanie, zwolnienie, bo przecież on był zwolniony z Odra Opole. On jakiś czas czekał na kolejną posadę. Już był dogadany z Ruchem Chorzów, zanim nie objął posady reprezentacji Polski. Natomiast zobaczcie, czasami nieoczywiste wybory. Oni dopiero, Antoni Piechniczek później zbudował swoje CV wybitne, Roman, tak? Zobacz, Kazimierz Górski wybitne. Piłkarze tylko z polskiej ligi wtedy, więc my się dzisiaj patrzymy na to, że selekcjoner z polskim jakby tylko backgroundem, czy też krótką tą swoją przygodą w Arysie Saloniki, masz jednak wokół siebie zupełnie innych piłkarzy. Rozmawialiśmy kiedyś chyba w kafę przed tygodniem, tak, że patrzyliśmy na to, co wydarzyło się w ostatnim czasie, że ci piłkarze z reprezentacji Polski w obecnej erze, o jakich trenerach dobrze mówili, z jakimi trenerami osiągnęli A, jakiś wynik, B, ta gra wyglądała na tyle dobrze, że się wszyscy jakby zastanawialiśmy, że dlaczego polska reprezentacja nagle potrafi grać dobrze z Anglią, ze Szwecją. Czyli my się, ja zastanawiam się na tym, że dzisiaj ten piłkarz reprezentacji Polski, mówił o tym sam Michał Probierz, tak, że trener musi budzić dwa uczucia. Albo jedno uczucie, coś pomiędzy miłością, tak, uwielbieniem, a strachem. I zobaczcie, Nawałka to miał, tak, miał osobowość, miał karierę piłkarską, był facetem takim prężnym, świetnie wyglądającym, z prezencją i tak dalej. Potrafił bardzo dobrze pompować tak motywacyjnie, pozytywnie, ale jak było Dywan Gate, to pamiętacie, że tam kilku piłkarzy wisiało na włosku, jeżeli chodzi o reprezentacyjną przyszłość. Tak. Sousa też to miał, tak, miał Ligę Mistrzów, wygrywał, Borussia, ileś turniejów z reprezentacją Portugalii. Ja się też patrzę z drugiej strony, jak ten zespół na to zareaguje. Natomiast ja uważam, że Michał ma narzędzia, ma osobowość, ma charakter, ma warsztat, ma też umiejętność zawiązywania relacji, więc ja się tutaj o te kwestie nie boję. Tylko no też zastanawiam się, akurat ten czas ostatni, mam wrażenie, że jedynego trenera, którego nie zgrillowali piłkarze po jego rozstaniu, to był Nawałka i to był Sousa. Mimo wszystko, tak? Mimo nawet okoliczności odejścia Portugalczyka. Chociaż wszystko, Nawałka, że o tym zmęczeniu też się dużo mówiło. Teraz pytanie do ciebie, Łukasz, bo ty temu środowisku polskich trenerów, to już się tak naprawdę w swoich publikacjach od lat przyglądasz. Czy ty tym wyborem jesteś usatysfakcjonowany, czy może na przykład bardziej zaniepokojony, jak odbierasz? Bo pozostało tak naprawdę dwóch kandydatów, o tym też dość szczerze mówił Cezary Kulesza na tej konferencji prasowej, czyli Michał Probierz i Marek Paprzyn. Jak ty odbierasz wybór właśnie Michała Probierza? No wczoraj mieliśmy taką dyskusję, kiedy wracaliśmy z Rakowem z Włoch, też
że my czasami nie wybieramy tych trenerów w prime, tak? Z kim dyskusję miałeś? Z działaczami Rakowa na lotnisku, ale jakby no Marek Papszun jest w swoim prime i ma swoje najlepsze czasy trenerskie teraz, a selekcjonerem nie został. Michał Probierz, myślę, że w Jagiellonii to był taki jego czas, jeżeli chodzi o piłkę, piłkę klubową. Sam zresztą do tego wracał. Mówi, ja też byłem w 2012 roku wymieniany, ale mnie nie wybrali. Więc to można tutaj, o tym można dyskutować, w jakim momencie my wybieramy tych selekcjonerów. Oczywiście to nie jest powiedziane, że Michałowi Probierzowi się nie uda, no bo tak jak mówicie, że to są wybory czasami nieoczywiste, które się bronią. Ja pamiętam, jak zaczynał Adam Nawałka. No przecież to była jedna wielka krytyka. Jeszcze te mecze, pamiętacie, pierwsze towarzyskie, próby tych poszukiwania tych ligowców, no jeden wielki jazgot. Wybronił się Adam Nawałka. Michał Probierz tego czasu nie będzie miał. Ale ja podchodzę tak, 100 dni dla selekcjonera, zobaczymy jego powołanie, zobaczymy jego te pierwsze cztery mecze, no i zaufanie też dla, jakby z naszego strony środowiska, bo Michał Probierz jest selekcjonerem. Jest coś, o co apelował sam Michał Probierz na tej konferencji. No i słusznie. Jest już tym selekcjonerem, Cezary Kulesza go wybrał, no to poczekajmy. To trochę jak teraz też jest taka dyskusja, że ktoś ocenia film, a go nie oglądał, tak? No to też poczekajmy na te mecze. Dokładnie. Początków Adama Nawałki, to też możemy sobie pokazać, jak zaczynał generalnie, oczywiście to nie tylko reprezentacja młodzieżowa, ale też kilka wcześniejszych klubów, Michał Probierz, bo taki ciekawy tekst na Weszło zamieścił Michał Terala, który tam zauważał, taka była troszkę teza, że nie jest Michał Probierz trenerem, który ma takie błyskawiczne, dobre wejście, że często potrzebował trochę czasu. Zresztą było to widać też w młodzieżówce, bo te pierwsze 5 spotkań w reprezentacji U21 to było jedno zwycięstwo, 2 remisy, 2 porażki, to były wszystko mecze towarzyskie. To było trochę takie wejście, jakie miał Adam Nawałka, kiedy było dużo czasu, żeby sobie pewne rzeczy przygotować. Łącznie 24 mecze, tak tylko dokończę, bo ten czas w GKS-ie Bohatów to były tylko 4 mecze, więc to wszystko się sumuje łącznie do 24 spotkań, 7 zwycięstw, 9 remisów, 8 porażek. A wiecie co, jeszcze jedna refleksja. Nie zmieściła się. Po tej konferencji pierwszej Michała Probierza, że zobaczcie, gdzie my zabrnęliśmy, że doceniamy to, że selekcjoner będzie pracowity, że będzie jeździł, że nam się to podoba. No po Santosie jednak też musimy wrócić do początków. Czasami tak jak trenerzy mówią, musimy wrócić do początków i to, że Michał Probierz będzie zaangażowany, ma dużo energii do roboty, no to jest chyba przypisane do tego stanowiska. Jednak Santos nas przyzwyczaił do czegoś innego, tak, że selekcjonera nie ma w kraju, że my go na meczach ligowych nie widzimy, więc dla mnie to było dziwne, że musimy o tym przypominać, że selekcjoner musi być zaangażowany w swoją robotę. Ja już widziałem, że selekcjoner był obecny, nawet zdjęcie Roman miałeś, zdaje się, na stadionie Legii. Też Tomasz Kudarczyk u nas na meczykach zaprezentował taką listę, gdzie w najbliższym czasie wybierze się selekcjoner, a także sztab. Ja bym chciał was jedną rzecz zapytać, bo dla mnie jest jedna taka nieścisłość, ja do końca nie wiem, co jest zgodne z prawdą, to powiedzcie mi, jeżeli macie taką wiedzę. Czy ten kontrakt jest obwarowany jakąś możliwością zerwania go w przypadku braku awansu, czy nie? No bo jest niby na eliminację też do Mistrzostw Świata, tak? To chyba, Roman, ty wczoraj pisałeś nawet na Twitterze. Łukasz Wachowski powiedział, że on jest także na eliminację, ale jest tam jakiś... Kurteczka. Czy nie ma? Słuchaj, widziałem to bardzo taki konkretny tekst, bo czasami są w przestrzeni medialnej różne rzeczy rzucane, ale Kuba Seweryn chyba w sport.pl bardzo wyraźnie napisał, że jest to kontrakt warunkowy, tak? Bo też Łukasz Wachowski na konferencji mówi coś takiego, że trzeba szczerze komunikować. No to ja im życzę, żeby szczerze komunikowali pewne rzeczy, bo jak nie szczerze komunikujesz, to później dziennikarze cię złapią prędzej czy później. Ale czyli jest gwiazdka, tak, w tym oczywiście kontrakcie? Oczywiście, że jest. No napisał to dziennikarz w sport.pl, no chyba wie, co pisze. Ale też Roman, to zobacz, to na konferencji wybrzmiało, że jest do 2026. No tak, ja dlatego wszyscy mówili, ale, że... Ale wiesz, że sport.pl ma bardzo szczegółowe informacje. No, pokazywał cyrk z procesem wyboru Probierza. No bo to był cyrk tak jak ja to dzisiaj oceniam. No, to jest naprawdę... No, w sensie, jeśli wybierasz między Papszunem a Probierzem, a później... No udajesz, że jest prezentacja, że to ma znaczenie. No nie, no panowie, no to... Przecież... Rozumiesz, że ta prezentacja, według ciebie, no tak? To, że ta prezentacja panowie, była po prostu pod pewną tezę już
Z góry ale miała pewne rzeczy uwypuklić. Jeśli Cezary Kulesza, i to też, wiesz co, to jest takie zakłamowanie rzeczywistości, które strasznie wyszło w tym dniu ogłoszenia Michała, bo przecież zarząd miał zatwierdzić tą decyzję, a komunikacja poszła 2 godziny przed zarządem. No to panowie, no, nie róbmy sobie cyrku, zresztą no, notabene, jest przywilej prezesa PZPN-u i taka przywilej, a zarazem odpowiedzialność, tak? Czy to Dziurowicz, czy Listkiewicz, czy Lato, czy Boniek, czy teraz Kulesza, wybiera selekcjonera. Kiedyś w ogóle, wiecie na jakiej zasadzie to było, że była decyzja zarządu PZPN powierzająca tam wybór, Zbigniew Boniek, proszę bardzo, niech wybierze Nawałkę. Czy tam nie wiadomo było kogo, no ale generalnie skończyło się finalnie Nawałką. Natomiast Cezary Kulesza uznał, że to jest za mało i rok temu przegłosowano na walnym zgromadzeniu PZPN zmianę w statucie, gdzie do kompetencji prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej wpisano expressis verbis, tam punkt 13 z tej listy kompetencji prezesa PZPN, wybór pierwszego trenera reprezentacji kobiet, reprezentacji mężczyzn i reprezentacji U21. I podkreślał to Cezary Kulesza też podczas konferencji, że to jest jego wybór, oczywiście w pewnym bardzo dobrze sposób, i bardzo ale dobrze, że, ja wybierałem. Bardzo dobrze, że to powiedział, bo to troszeczkę, no to co było trochę, dla mnie to nie było poważne. Dla mnie wolałbym, żeby powiedział, wybierałem między Papszunem a Probierzem, ale nie, że później na koniec dyrektor sportowy federacji, który nie profiluje nigdy trenerów do pierwszej reprezentacji, nie robił tego w momencie żadnego wyboru tak naprawdę, tak? Prowadzono jakieś rozmowy, pewnie się konsultował Cezary Kulesza, ale Marcin Dorna nie jest od tego. Marcin Dorna jest od reprezentacji juniorskich i młodzieżówki co najwyżej. Natomiast nie przygotowuje jakby takiej ścieżki wyboru, jeśli chodzi o pierwszą reprezentację, prawda? To jest intuicja poszczególnych prezesów i ich decyzja. Najpierw na podstawie tej delegacji zarządu, a teraz na podstawie statutu po prostu PZPN. Więc to wydaje mi się dobrze, że to Kulesza powiedział na tej konferencji, że to na koniec, żeby nie było, że zarząd podjął decyzję albo Marcin Dorna podjął decyzję, no bo to panowie, no to... Od lat było, że prezes wybiera, tak? Selekcjonera, no teraz to... No ale widziałeś, co Sport.pl rozgrywał i inne media przez 3 ostatnie dni przed wyborem. Posiedzenie, najpierw tak zwanych było prezydium. Przecież nie ma takiego ciała jak formy nad treścią. A możemy zobaczyć tę tabelkę jeszcze? Proszę bardzo, myślę, że nie ma żadnego kłopotu, żebyśmy zobaczyli, gdzie pojadą w najbliższym... Bo to rozumiem, że dotyczy całego sztabu, to nie Michał, jest... Michał Probierz i jego... współpracownicy. Myślę, że Salernitana wczoraj, tak, tam chyba zagrał 5 minut tylko niestety Łęgowski. Milan Hellas dzisiaj jest mecz, tak? Borussia Wolfsburg, Werder, no to wszystkiego na pewno sam Michał nie całego sztab. Tak, Probierz Witali. Tomek Włodarczyk tak pisał, że cały sztab się rozjeżdża, że rzeczywiście w różne miejsca podróżują członkowie sztabu. No i dobrze, no to chodzi. Bardzo dobrze, no zobacz jakie tu są nazwiska. Kownacki, Puchacz, Kozłowski, Sparta, tak, Rotterdam, Vitesse, okej, ligowe mecze. Kowski, nie wiem, czy będzie grał. Sturm, Salzburg. W Salzburgu może zagrać Piątkowski, bo tam w Lidze Mistrzów to też jakiś ogon, także to on jest bardziej, widzę, że przewidywany na mecze. Ale wiesz co, na mecze ligowe niż te mecze w Lidze aktywność, Mistrzów. Bo to, co Łukasz powiedział, że trochę my się przyzwyczajamy do tego, że zobaczcie, jest weekend, ruszają, tak? To jest parodia, nie teatr, no ale dobra. To pokazuje tylko słabość Santosza. I to nie jest tak, że my dziennikarze nie oburzaliśmy się na to. Powiem, a może jego asystenci jeździli, my tego nie wiemy tak do końca. Trochę jeździli, ale mało. Natomiast jedną rzecz wam powiem. Wiecie, że gdyby nie media, to już w ogóle... Przecież wymusiliśmy przyjazd Santosza na Super Puchar Polski. To, że ja skrzywiony strasznie, bo to że media, ale wiecie, to no przyleciał, się przeokrutnie. Przyleciał o 7 rano, następnego dnia wyleciał. On przyleciał tylko, bo jak gra najlepsza polska drużyna z Wice, tak? No, mistrz Polski z wicemistrzem Polski, zdobywca Pucharu Polski z finalistą, o trofeum na otwarcie sezonu i już jak tam by nie było selekcjonera, to by było coś niesamowitego. Sebastian Staszewski, słuchajcie, napisał taki tweet, no niezłe, Urlopeiro chyba się szykuje i tam wyliczył, ile tego,
ile tego Santosza... To jeszcze nie... cały czas tweet się mówi, mimo że to nie jest już Twitter, X, czy... X. Ale jeszcze tweet wtedy pisał, tak? Wtedy tweet jeszcze pisał. Napisał taki tweet, Urlopeiro. I ja poprosiłem, słuchajcie, mówię, rzeczywiście z 50 nigdy go nie będzie, albo no tam 40 parę z przerwą na super puchar. Mówię, mam takiego gościa, który jest mega researcherem, Bogdan Cisak, bo znamy, dobrze zna. Mam program dla niego, super puchar. Bardzo się ci ucieszy na pewno. Ja też mam parę, wydawnictw z Hiszpanii idą dla niego wydawnictwa, bo zbiera wszystko, co dotyczy polskich piłkarzy w szczególności. Mówię, Bodziu, weź mi policz na podstawie publikacji, przeglądów, no, on wszystko analizuje, ile tego Santosza, ile on był w Polsce, ile nie było. I my latem nagraliśmy w lipcu 80 dni dookoła Portugalii. Rozumiesz, no bo wyszło nam, że jego przez kadencję od końca stycznia do jakby sierpnia, no nie będzie 80 dni w Polsce. Roku zostawmy już. Nie, ale poczekaj, ale nie, ale poczekaj, to nie chodzi o Santosza, to chodzi o... Santos jest, wiesz, jak Zibiemu wyświetliłem planszę Santos, to Zibi powiedział, a kysz. Te nieprawdy futbolu, więc po prostu chodzi mi o mechanizm pracy, że Łukasz, my się nie możemy zgadzać jako środowisko, ale jako wiesz, kibice. Ale asystenci Adama Nawałki też jeździli, więc to jest normalne, nie, tak? Nie, tak, my na to fajnie patrzymy, ale to na, mają na tym, jeździć. Na tym polega praca. Ale nie, nie, poczekaj, poczekaj. No chwila, moment. To, nie, ja uważam, że diagnozowanie sytuacji pozwala wyciągać wnioski. Bo jeśli mamy zatrudniać gości, którym się nie chce pracować, nie zatrudniajmy ich. Naprawdę, dajmy sobie spokój. To oni nie po to są. Reprezentacja to jest coś większego. To jesteśmy my. My je kibicujemy, kibice je kibicują. Oni się czują, że oni są reprezentacja, mogą nie pracować. Ja wam powiem tak, ja nie mam mojej zgody, bo ja od dziecka reprezentacja to jest świętość dla mnie. Mignęła nam taka plansza też ze sztabem, tymi ludźmi, którzy będą jeździli, którzy fajne, będą fajne, moim zdaniem, z Michałem Prowierzem. I teraz właśnie sobie możemy, po pierwsze my jeszcze raz pokazać, dziękuję bardzo, Robert Góralczyk, drugim trenerem, asystentem nasz... kolega, może już były kolega redakcyjny, Sebastian. No właśnie, chyba już Ila, chyba już były. Kogo bierzecie? Kogo bierzecie? To musisz z Wodarem, co wiesz. Jeśli chodzi o transfery, to... Wodar, napisz na czacie, kogo bierzecie. Andrzej Dawidziuk, trenerem, podobnie jak Tomasz Kuszczak, Remigiusz Rzepka, trener przygotowania fizycznego, podobnie Andrzej Kasprzak i trener analityk już będący od... Nie znam tylko Michała Bartosza, o którym nie mogę za dużo Małowiejskie, do ciebie pytanie, Łukasz. Jak ty oceniasz przede wszystkim to wzięcie Sebastiana Mili i Tomasza Kuszczaka do sztabu? Bo to są jednak takie ruchy, których pewnie niewiele osób się spodziewało. To, bo... to ja myślę, że poszedł Michał Probierz tym kluczem osobowości, to o czym mówił Robert Lewandowski, nie ma osobowości w kadrze, no to dorzucimy do sztabu. Mi trochę brakuje tego sztabu, jest zbyt skromny, jeżeli chodzi o to, o też trenerów z doświadczeniem, ja bym jednak dorzucił, czy analityków, no bo te osobowości... Czy Huberta masz, tak? No Hubert jest jednego, tutaj z PSM, wiesz, ale tak. Ja myślałem... Robert Góralczyk jest, wiesz, człowiekiem, który pracował ja za Danem na Wałku. Boże, nie wiem, widzę, jak się rozrastają sztaby w klubie. Nie? W Legii, czy w Rakowie, czy w Lechu. Natomiast no, reprezentacja, ta nasza pierwsza drużyna, no taki sztab ma, powiedziałbym, skromny. I to, jest, wiem, to może, że... może to jest na razie początek, to jeszcze nie... Może to, tak, wiem, to że Marek Papszun w rozmowie z Cezarem Kuleszą tam w sztabie miało być albo 16, albo 19 osób. No różne są. Ale pojawił się taki jakby gdzieś komunikat, że Marek Papszun nie, bo chciał mieć za duży sztab, a mi się w to nie chce wierzyć. Że jednak ten sztab był... mniejszy? Ja tak czytałem... Nie, ale słuchajcie, no pamiętamy, co... Ale Łukasza Piszka zaproponował? Tak. Marek Papszun już był dogadany z Łukaszem Piszkiem, ale... Ja to czytałem u ciebie chyba, Łukasz, tak mi wydaje. Po prostu są osobowości, znaleźliśmy, super, ale dziwi mnie, że ten sztab jest aż tak skromny. Ja jakby, korzystając z przywileja bycia selekcjonerem, po prostu bym go rozbudował do granic możliwości. Jeszcze, to może jeszcze, wiesz, no może no bo... niektórzy ludzie są gdzieś może na kontraktach, to wiesz, też nie każdy może się rozstać ze swoim miejscem pracy, bo to fajnie, że może wziąć kogoś, kto w tej chwili jest, powiedziałbym, niezwiązany z jakąś reprezentacją czy z jakimś klubem, ale no jest to sytuacja, to nie jest tak, że to jest początek sezonu i może się przygotować, to wszystko było robione na szybko dosyć, tak? Zgadza się. Dlatego ja czekam. Mówię to, co mnie zaskoczyło, że Michał Probierz może, mam wrażenie, skorzystać z tego przywileju bycia selekcjonerem i ten sztab rozbudować. No bo pamiętam przy Jerzym Brzęczku też były takie zarzuty, że ten sztab może za mało doświadczony, że był Tomasz Mazurek. Ale też nie był zbyt liczny ten sztab, tak? Gdzie? Za Jerzego Brzęczka. Tak. I były te dyskusje dotyczące sztabu. Więc dla mnie sztab, który mamy osobowości,
I będę czekał, czy jeszcze trener Probierz dorzuci tam kogoś. Słuchaj, Robert... Ciekawe było to, co mówił Sebastian Mila też w łączeniu w takim specjalnym programie, który mieliśmy po wyborze selekcjonera. Tutaj cytat właśnie. Podczas wyjazdu do Stanów Zjednoczonych dyskutowaliśmy z Michałem Probierzem na temat piłkarzy, taktyki, rozwiązań. Nie zawsze się zgadzaliśmy. To kilka razy Sebastian w tej rozmowie, pamiętam, podkreślał, że nie pomyślałby po tym wyjeździe, że Michał Probierz wymyśli go sobie jako współpracownika, bo właśnie często się nie zgadzali, ale być może właśnie to było atutem i że szuka Michał Probierz, co akurat wydaje mi się, że byłoby z perspektywy generalnie budowania sztabu i kadry dobre. Nie tylko takich ludzi, którzy mają takie zdanie jak on, ale kogoś takiego pozytywnego fermentu. Tomek Kuszczak też będzie osobą taką, która ma swoje zdanie i nie boi się go wypowiedzieć. W ogóle ciekawa historia, Roman, nie wiem, czy wiesz, że akurat Sebastian i Tomek to byli bohaterowie trzeciej i czwartej części moich ostatnich reportaży pod tytułem Ani słowa o futbolu. Przypadek? Nie, nie są. A był jeszcze tam. Jeszcze. No teraz byłem u Igora Angulo, byłem w Hiszpanii, także być może zostanie jakimś, nie wiem, skautem na rynek hiszpański, bo tam jest paru młodych piłkarzy, którzy gdzieś też zaczynają swoje kariery w akademiach. Ale powiedzcie mi, a Tomasz Kuszczak w ogóle gdzieś wcześniej jako trener bramkarzy pracował? Nie, ale nie. Tomek ma licencję. On ją robił chyba w Irlandii u Pata Bonera. Mhm. I nie wiem, czy Shay Given też tam w tym czasie nie robi tych papierów. Także on ma jeszcze pewnie jakieś sprawy do wykonania. Natomiast on jest wykształcony pod kątem, że to nie jest człowiek wzięty z przypadku, tylko były bramkarz reprezentacji Polski. Tak? No ale masz dwóch debiutantów w sztabie. Wiesz, no ale Tomek to jednak jest też facet z wieszczym i wydaje mi się, że... No jest Andrzej Dawidziuk też, nie? No tak, Andrzej Dawidziuk też... i zobaczcie, ja tak nawet patrzyłem na to, co działo się, kiedy Andrzej dołączył do sztabu z powrotem u Czesława Michniewicza. Mi się wydaje, że to był najlepszy rok Wojciecha Szesnego w kadrze. Kadrze, tak. Później zaczęło się coś dziać. Ja nie chcę powiedzieć, że poza tym meczem z Mołdawią Wojtek coś zawalił, ale też nic jakiegoś spektakularnego poza meczem z Niemcami towarzyskim nie wybronił. Więc ten człowiek, który... Nie no, Andrzej Dawidziuk nie może być poza piłką, tak, o to jest dzisiaj też... Tak, także dzisiaj to na pewno był pomysł Andrzeja, który też prowadzał do reprezentacji Kuszczaka, także to jest dla mnie ciekawy pomysł. No i ja uważam, że fajnie, że się otoczył Michał takimi ludźmi i też nie doceniajmy Roberta Góralczyka, bo to jest naprawdę fachowiec, człowiek z bardzo analitycznym umysłem. On był też przez jakiś czas dyrektorem sportowym, odpowiadającym za taką politykę sportową w GKS-ie Katowice. Pracował z Adamem Nawałką, może był trochę gdzieś w cieniu, tak, schowany, ale właśnie o to chodzi. Tak? Robert nie jest taką osobą, która wychodzi na pierwszy plan, tylko ona wykonuje swoją pracę, także uważam, że akurat ten strzał, jeżeli chodzi o Roberta, moim zdaniem w punkt. Tak dopytujecie, kiedy będę... A Andrzej Kasprzak jeszcze, przepraszam, bo pamiętam też kluby, w których on pracował w roli tego trenera przygotowania fizycznego i to też jest człowiek w polskiej piłce od dłuższego czasu, bo mu chyba w Lechu... W Lechu go złożono tak na ołtarzu, jako ofiarę, pamiętacie, te oczekiwania kibiców? Ale nie, on nie był w tym czasie, kiedy Lech grał te mecze z Manchesterem City, Juventusem, wtedy w Lidze Europy? Mi się wydaje, że był tam w Lechu. W Polonii Warszawa też był, mi się wydaje, z tego co pamiętam. Teraz był w Widzewie ostatnio. Dla mnie, z tego co ja wiem i rozmawiając z piłkarzami już w tamtych czasach, to jest naprawdę mega specjalista, więc uważam, że też kapitalny strzał, jeżeli chodzi o fachowość i takie doświadczenie i zaangażowanie. Mega gość, naprawdę. Na dniach będą musiały zostać rozesłane powołania do reprezentacji Polski, dlatego też między innymi pewnie jeszcze ten weekend Michał Probierz i jego sztab wykorzystają do pewnych obserwacji, natomiast spróbujemy trochę podpowiedzieć selekcjonerowi, czy też pobawić się w to, kto taki nieoczywisty mógłby zostać powołany, bo tu już co prawda na czacie pojawiły się głosy, że może by na Wyspę Owcze i Mołdawię nie powoływać Roberta Lewandowskiego, ale taki scenariusz jest raczej wykluczony, bo tu już na pierwszej konferencji prasowej Michał Probierz przecież wszelkie jakieś takie spekulacje uciął dotyczące jakiejś trudnej współpracy. Mogę jeszcze słówko, Maciek? Opaski Robertowi. Nie wydaje się wam, że to jest w ogóle taki trochę zbieg szczęśliwych okoliczności, że jednak Michał startuje, nie wiem, nie od meczu w Tiranie, czy od meczu w Pradze, czy on nie mógłby grać w Pradze, okej, no ale od meczu w Warszawie z Czechami, tylko jednak ma mecze z tymi najsłabszymi zespołami w grupie, że to jest taki też moment dla niego dobry na start, tak? Że nie od razu jest, wiesz, tak jak miał Michniewicz. Z jednej strony dobry, ale z drugiej trochę niebezpieczny, bo jak się potkniesz, no to już na dzień dobry masz taką dużą wyrwę. Ale jest mniejsze ryzyko, tak uważam. Więc to jest, ja nie chcę powiedzieć, że to jest tak samo, jakby miał mecze towarzyskie, no bo trudno nazwać mecze o punkty, porównywać z meczami jednak tymi sparingowymi, kontrolnymi, tak? Czy towarzyskimi, jak zwał, tak zwał. Ale to jest jakby no, taki dobry moment, tak? Że no to ryzyko wpadki jest jednak zdecydowanie mniejsze.
chociaż no wiemy, co się... No pamiętamy naszą młodzieżówkę, Czesława Michniewicza na Wyspach Owczych, ale też jak Wyspy Owcze akurat będą chyba łatwiejsze, o tyle, że nie będą się tak bronić u siebie, nie? Tak jak dobrze... Tak, tak, dobrze one były. Wcale nie grają takiej zamkniętej piłki, tak, no, i nawet inną strategią grają, bo nie grają piątką z tyłu, jednak ten mecz jeden u siebie, napastnikiem grają 4-4-2 bardzo często. Musimy coś wyjść poza naszą połowę, więc myślę, że to będzie łatwiejszy mecz niż na narodowym. Czy Michał Probierz osiągnie sukces w reprezentacji? Takie jest nasze pytanie w sądzie. To jest sukces. To już musimy dopytać. Nie, myślę, że awans tak? Na Euro 2024 to będzie sukces, bo chyba z takim celem został zatrudniony. Jestem o to bardzo spokojny. Michał Probierz, zachęcamy oczywiście do głosowania. Zachęcamy też, bo bardzo licznie dzisiaj nas oglądacie, co nas bardzo, bardzo cieszy. Do łapek w górę pod tym wideo, żeby ta publiczność jak najbardziej jeszcze w trakcie tego programu rosła. O właśnie, łapki w górę. Jeśli ktoś nas nie subskrybuje, to jest dobry moment, żeby ten przycisk subskrybuj wcisnąć. Rokasz, jeszcze ani razu nie powiedziałeś Bożyczku do mnie dzisiaj. Jak padnie Bożyczku, to każdy, kto nie da łapki w górę, to też to nadrabia. Natomiast poprosiłem was, żebyście przygotowali listę takich nazwisk kilku piłkarzy. Nie ograniczałem was tutaj do... Od roka zaczynamy. Możemy zacząć od Romana. Tak. Ty zdaje się jako pierwszy chronologicznie przysłałeś. Tak. I tutaj musimy chyba zrobić takie ważne zaznaczenie, że napisałeś mi... prywatnie, ale myślę, że mogę to chyba upublicznić, że ciebie interesuje tylko lewa strona obrony, dlatego ci ludzie, którzy są u ciebie... Nie, interesuje mnie duże rzeczy. Słuchaj, bramka mnie interesuje. Ja mam swoje widzenie świata takie, że albo... Ale w bramce byś coś zmienił? Oczywiście. W powołanych na pewno. Natomiast muszę wam powiedzieć, że chodzi mi o coś innego, że albo masz swój rys od początku, nadajesz tej drużynie inną dynamikę. Zobaczcie, Michał Probierz nam mówi, po czynach go poznacie. I ja uważam, że powinniśmy go z sympatią przyjąć, z takim zaufaniem studni, o którym Łukasz wspominał, ale też nie może być tak, że to musi zmieniać, musi mieć nową energię, musi mieć nowe pomysły. Jeśli będzie wracał do pewnych rzeczy, to będzie tylko ból. Ja tu specjalnie takie rozwiązanie na lewą stronę, bo sam nie wiem. Patryk Kun, widziałem go na tle Aston Villa i okazuje się, że ten Kun, którego powołał Czesław Michniewicz, też może na tym poziomie europejskim grać i to być naprawdę ważnym elementem tej Legii wygrywającej bardzo ważny mecz w grupie Ligi Konferencji. Spodziewałem się, Roman, że to nazwisko może paść, ale w momencie, kiedy zostałby wybrany Marek Papszon, a nie Michał Probierz. Ale wiesz co, na koniec Probierz siedział na tym meczu. Widział tą maszynę Runajicza, opierającą się o tych wahadłowych piłkarzy, tak? Gdzie Wszołek zagrał wielki mecz, ale Kunda zagrał bardzo dobry mecz, gdzie Slisz zagrał kapitalny mecz, gdzie Tobiasz mega dużo dał, kapitan młodzieżówki, notabene wybrany przez Michała Probierza. Oczywiście wielka rola, wielki mecz, najlepszy i publiczność rzeczywiście żegnała go niesamowicie. Ernest Tamuciego, jak tam... Patrz, gościu nie wyszedł w ostatnich meczach reprezentacji Albanii na boisku ani na minutę. To się może zmienić. Silvino rzekomo był na trybunach. Był. Natomiast zobaczcie, ja tam dodałem dwóch piłkarzy, bo tak się zastanawiam nad tym... że jeśli pojedziesz, zobaczysz, czujesz moment, tak? Puchacz gra w Kaiserslautern, był w 11 kolejki, był piłkarzem meczu, zbiera dobre recenzje, gra jako wahadłowy piłkarz, no to nic go tylko zobaczyć. Ja nie wiem, czy powołać w ogóle. A jest na meczu, tak? Widziałem. No chyba tak, jest. Karbownik z kolei, zobaczcie, wchodzi jednak po tej kontuzji bardzo szybko do składu Herty Berlin. Oczywiście zagrał poprzedni mecz chyba na prawej obronie, ale jest to ciekawy piłkarz. No, ja nie wiem, czy już dzisiaj do powołania, ale na pewno takiego myślenia. Masz trzy nazwiska. I to nie jest tak, że być może to jest nazwisko na tu i teraz. Kun, a może na dłużej taki Kun zostanie w kadrze. Nigdy nie wiesz. A co z tymi bramkarzami, Roman? Bo to mnie zainteresowałeś. Nie, ja to zawsze mam jakieś pomysły. No myślisz, powołania? Że Michał Probierz nie ma, jeśli nie ma. Tak? Po wczorajszym wieczorze jest. Dobra, to Łukasz, kogo ty powołujesz z trzech bramkarzy na zgrupowanie październikowe? Szczęsny, Grabara. Może Bułka po tym wczoraj. Dwa obronione rzuty karne w meczu z Monaco. No widzisz, no czyli... Ale to podajecie nazwiska ludzi wszystkich, którzy już byli po wojnie. No przy bramkarzach to wiesz, co tutaj będziemy, Boże. Ale poczekaj, zdołować, ale nie. Może Bobka u ciebie. Bo ja zrozumiałem tutaj tą informację od Maćka, że ja mam podać piłkarzy nieoczywistych. Ale czy Kun jest oczywisty, Karbownik oczywisty? Był przez cały rok, jeździł w zasadzie z... Michniewiczem. Kun na kadrę nie zadebiutował ani ale razu. Ale Karbownik jest nieoczywisty, nie? Gdyby on się pojawił w składzie. Jeszcze mecz Santosza już...
Grał w Pradze, jeśli dobrze pamiętam. Tak, 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 ale Karbownik nie jest jakby w reprezentacji. Potem już jakby postacią. Trochę skasowany przez... Czekamy cały czas. Ale Karbownik debiutował u Brzęczka, nie wiem, czy pamiętasz. Pokażcie tą listę, bo już Karbownik, zdaje się, ma 4 mecze. tam jest jedno, to zrobimy inaczej. Pokażemy tę listę za tak minutę, półtorej, damy wam ten czas, żeby zgadnąć, kto tam może być taki bardzo nieoczywisty. Naprawdę, jedno nazwisko jest takie... Na mojej? Absolutnie nie... No tak, u ciebie. Tak, z Ekstraklasy. Ekstraklasy, to jest podpowiedź. Nikt nie zgadnie. Ekstraklasy, nie z zespołu top 10, tylko z tej nikt nie zgadnie. Drugiej części ale tabeli. Ale byłoby to ciekawe. Jeśli ja widziałem zgadnie, ciekawe to naprawdę powołanie. Duże brawa. Zgadujemy. No ten najbardziej nieoczywisty to na pewno wybór Bożydara. Ty jeszcze masz do omówienia. A mogę naprawdę... to jeszcze dodam jeszcze jedno nazwisko. Zobaczcie, lewa strona. Kajetan Szmyt. Ja bym go rozważał. Miałeś go? To pomysł Michała Probierza w młodzieżówce. Miałeś go w młodzieżówce. Znasz chłopaka z treningu i z meczu jako trener, tak? To zobaczcie, 4 piłkarzy wymieniłem na lewą stronę. Na koniec. Bo szukasz tam jakby najwięcej mankamentów w reprezentacji. Tak? Wydaje mi się, że będzie stosowany wariant, pytanie, 3-5-2 czy 3-4-2-1, bo no, na przykład zaskoczył trochę. Trochę zaskoczył Mister Runajcz. Tak tylko wtrącę, Roman Kajetan Szmyt, druga największa liczba minut rozegrana w młodzieżówce u Michała Probierza. No widzisz. Probierza. No, tak myślałem, że bardzo regularnie na niego stawiał. Mi się bardzo podoba ten chłopak, bardzo. I pamiętaj, szansa buduje. Ja bym się nie bał go powołać i być może bym go preferował kosztem Tymka Puchacza, nie wiem. Bo bym po pierwsze zobaczył, zlecił analityką, popatrzył na liczby, popatrzył na pewne rzeczy, a na koniec decyduje też trochę no, z trenera. No, Sebastian Mila nam tutaj się z tej biografii prezentuje na półce. I zobaczcie, no przecież to był piłkarz skończony reprezentacyjnie. A pociągnął go do kadry na nowo Adam Nawałka. No musisz mieć to coś w sobie, jak się nazywasz. Znaczy musisz korzystać z tych piłkarzy w prime, bo to co mówiłem o selekcjonerze, też mieliśmy dyskusję, że piłkarzy my nie korzystamy. Jak Kamil Grosicki był najlepszy w naszej ekstraklasie, tego nie było w kadrze. Teraz, pytanie teraz panowie jest takie, teraz jaka jest sytuacja, jaki jest pomysł na to, co my mamy zrobić w tych dwóch meczach? Tak, czy my już teraz próbujemy coś przebudować? Czy na razie dla nas istotne jest to, żeby zdobyć punkty, tak, punktów, i zachować szansę na to, żeby musisz, Boże, to pokonać tych pogodzić, no bo jeżeli ale dalej czy to już jest czas teraz na jakąś, nie wiem, rewolucję? Nie, będzie rewolucji. Nie. Michał Probierz mówił o tym, że nie będzie rewolucji. No to chodzi, ale może być teraz zmiana. Jest... Może być ciekawa zmiana od razu. Ale jeżeli tak, będzie to samo, no to chyba bez sensu. Też nie po to zmienialiśmy selekcjonera, bo ten jeden z główniejszych zarzutów do Santosza to brak nowych twarzy w kadrze. Tak sobie spoglądam na wasze propozycje. Dawaj, co jest. Damian Rasak, Wdowik, Rafał Wolski, Grzegorz Tomasiewicz, Dawid Abramowicz, Bartłomiej Pawłowski, Ariel Mosur i paru innych jeszcze. Natomiast Jakub Piotrowski, on się u kogoś z was znalazł, ale to nie, absolutnie nie chodziło o tego zawodnika. U mnie się znalazł, ale akurat nie. Bobek z ŁKS-u, ale to też nie chodziło o Dominik tego zawodnika. Terpiłowski. No dobrze, to chyba możemy pokazać, kogo ty wybrałeś, Bożydar. Proszę bardzo. Ja jeszcze tak, że tak powiem do tego postscriptum, tak? To nie są propozycje powołań, że to musi być już. Oczywiście tą propozycją najbardziej nieoczywistą Tomasz Wójtowicz, tak? Ale chodziło o tobie, pewnie, ja tak zrozumiałem tę informację, bardzo że chodziło o piłkarzy, którzy za jakiś czas ewentualnie mogą do tej reprezentacji wejść. Tomek jest piłkarzem wielopozycyjnym, wielofunkcyjnym, bo to jest piłkarz, który zagra i na boku obrony, i w roli skrzydłowego, typowo takiego ustawionego wysoko, i w roli wahadłowego, z jednej i z drugiej strony, uderzenie lewa, prawa noga, piłkarz niezwykle inteligentny, ja już mówię poza sprawami pozaboiskowymi też, bo to jest, studiuje prawo, natomiast te jego zachowania na boisku są naprawdę, jego decyzyjność jest na bardzo wysokim poziomie, więc on ci zagra na wielu pozycjach, co w dzisiejszej piłce, która jest bardzo elastyczna, mobilna, jest istotne, bo jego możesz nawet w trakcie meczu przestawić gdzieś indziej, w zależności od tego, jaki będzie scenariusz tego spotkania, więc uważam, że czy w systemie z skrzydłowymi, czy w systemie z wahadłowymi, czy w systemie z normalnym bokiem obrony, czy w systemie z dwójką napastników, on sobie poradzi w wielu miejscach na boisku, więc to dla mnie jest istotna sprawa. Marchwiński, mam wrażenie, że to jest chłopak, który
też jest na tyle już ukształtowany piłkarsko, że też spełnia tę rolę, bo on ci zagraje dziesiątkę i z boku mniej chętnie i na pozycji napastnika, wiemy, że on tak grał w Lechu i spisywał się znakomicie, kiedy Isak był chory, czy też miał problemy z dyspozycją. Grał w tej reprezentacji nawet kosztem Szymona Włodarczyka w pierwszym składzie, myślę o U21. Michała Probierza, piłkarz rozwojowy, który moim zdaniem trochę został zatrzymany, jego rozwój nie do końca, mam wrażenie, z powodów czysto piłkarskich w Lechu Poznań, bo on debiutował przecież u Adama Nawałki jeszcze i gdzieś potem jakaś ta jego sytuacja kontraktowa i tak dalej powodowała, że on był rzucany trochę z pozycji na pozycję. Ale wielki był sezon poprzedni w skali polskiej ligi. Tak, ale gdzieś trochę też stracił. Europy. Też stracił, bo poprzednim mi się wydaje, sezonem? Że... Nie, w ogóle wcześniej, tak, bo gdzieś nie poprzednim, jeszcze wcześniej. Nie się miał taki moment. Na pewno duży szacunek na zachód dla Johna Van den Broma, bo tutaj Van den Brom jest tym trenerem. Ja mówię o pomyśle na piłkarza, bo Van den Brom jakiś miał ten pomysł, ale wcześniej bywało z tym różnie, tak, z tym Marchwińskim. Tak, była Mara, ale jakieś takie były sytuacje, pamiętasz. Wydaje mi się, że trochę ten jego, przynajmniej ten rok został trochę zmarnowany. Jeszcze go dokończę, panowie. No i Piotrowski, facet, który był powołany przez Michniewicza na jedno zgrupowanie. Już nie pamiętam, kiedy to było, natomiast chyba to był mecz... czy też mecze jakiejś Ligi Narodów, nie wiem, wrześniu, czy to nie we wrześniu. Natomiast facet, który dzisiaj gra wyżej w Ludogorcu, ma prezencję, ma uderzenie z dystansu i dobrze gra głową i gdzieś wydaje mi się, że nawet jeżeli go ustawimy niżej, a my też nie mamy w tej chwili piłkarza, którego widzisz gdzieś ustawionego na 6-8. Tam jest, tak? Spory kłopot na szóstym. Więc pod tym kątem wydaje mi się, że facet też teraz w dwie bramki, bardzo udział, dobry udział, technicznie piłkarz. Udział przy bramce w wygranym meczu ze Spartakiem Trnawa, skoro mówimy o Lechu, 4-0. Więc dodaje też trochę takich elementów, których brakuje. Czyli jak tu mówił Zibi Boniek, centymetry, kilogramy, gra głową, uderzenie z dystansu. I też może zagrać na kilku pozycjach w środku pola, co dla mnie też uważam jest w dzisiejszej piłce ważne, że to nie jest tylko piłkarz, nie wiem, który gra tylko 6 czy tylko 8, tak? Więc Piotrowski pewnie na już bardziej. To zgrupowanie, kiedy graliśmy z Walią na wyjeździe, był powołany. Z Walią, czyli jesienią, prawda? Tak, 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 nie zagrał. I w szerokiej kadrze też był tej 40-kilkuosobowej. Także uważam, że dzisiaj najbardziej na już Piotrowski. W drugiej mierze Marchwiński, jakbym miał tak pozycjonować, tak? I tak jak bo na pozycji Marchwińskiego jednak jest większy wachlarz możliwości, tak bym powiedział. A na jakiś czas, powiedziałbym za chwilę, to na pewno ten Wójtowicz, bo to jest chłopak, który wydaje mi się, że rozwojowo przedstawia bardzo dużą wartość. Zawodnik tygodnia, zawodnik kolejki, tak to chyba możemy interpretować. Dobrze znany nam twarz Ernest Mucci, to oczywiście Liga Konferencji Europy. Kożul, który grał przecież kiedyś w Pogoni Szczecin. I właśnie Jakub Piotrowski. To wychowanek w Dyświecie. No, ekstraklasa to potęga, widzimy tutaj potwierdzenie, tak. Przechodzili przez ekstraklasę. A jeśli chodzi jeszcze o Tomasza Wójtowicza, jeden komentarz mi się na czacie spodobał. Tomasz Wójtowicz, Chorzowski, João Cancelo. Brawo, tak. I też potrafi grać w środku, tak jak Cancelo, także... No. To teraz możemy przejść do propozycji Łukasza. Ich jest najwięcej, ale też się pojawiają nowe, ciekawe nazwiska, więc zaraz tę listę na pewno zobaczymy. Sześciu zamieszać w kotle. Mark Fiński, Kamil Grabara, Paweł Bochniewicz, Mateusz Łęgowski, Michał Rakoczy i Filip Szymczak. Tak, to po kolei Kamil Grabara to jest może najmniej tutaj taki kontrowersyjny wybór w sensie umiejętności, natomiast ja bym zwiększał rolę jednak Kamila Grabary w tej reprezentacji. Dla mnie to jest przyszły numer jeden w bramce, a widzę po Wojciechu Szczęsnym, że chyba już też nas przygotowuje do końca swojej reprezentacyjnej kariery. Zresztą o tym mówił, że być może w 2024 roku to będzie jego ostatni turniej, także zwiększenie roli Kamila Grabary w reprezentacji, być może już jako bramkarz numer dwa na tym zgrupowaniu, bo Łukasz Skorupski już swoje lata ma, 32 lata. A ty spodziewasz się, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, Łukasz Skorupski jeszcze się pojawi na zgrupowaniu kadry? Nie wykluczam tego. No, Michał Probierz go prowadził jako dzieciaka, więc może zna go, ale pytanie o przyszłość bramki reprezentacyjnej, nie? No, bo Łukasz Skorupski jeszcze za Waldemara Formalika przyjeżdża. 32 lata ma Łukasz Skorupski. Już tak też się nie regeneruje szybko ten organizm, więc szukajmy już bramkarza. No co my mamy z Romkiem powiedzieć? Na przyszłość reprezentacji i dwa wybory te lechowe, czyli Filip Marchwiński, to jest dla mnie zawodnik, to nawiązując do tego, co powiedział Boży, on dorastał też z taką łatką cudownego dziecka. To nie jest łatwe jednak w takim klubie jeszcze jak Lech dźwigać
dźwigał ten ciężar, kiedy on po debiucie, pamiętacie, zawirował świat, to jest w ogóle... Tyle gola kiedyś talent, tak. Z Legią Warszawa u siebie. Był wytypowany do sprzedaży wcześniej niż Kamiński, niż Skóraś, oni już wyjechali, Filip Marchwiński został, nie zawsze był ten, zgadzam się z Bożydarem, pomysł, on nie grał tych meczów, to był rzucany. No teraz musimy z niego korzystać w kontekście nawet pierwszej reprezentacji, bo znów wrócę do tego dzisiaj wiodącego u mnie słowa prime, jest w tym prime swoim Filip Marchwiński, więc dlaczego nie? No i Filip Szymczak to jest dla mnie też przyszłość reprezentacji. Stawiam, że napastnik takiego europejskiego formatu, trochę go wybiła mocno, go wybiła ta kontuzja i szkoda, ale dziś wraca i też bym nad nim się zastanawiał. Michał Rakoczy to jest piłkarz też, który miał w cudzysłowie mleko pod nosem, kiedy Michał Probierz go wprowadzał do seniorskiej piłki. Też ładnie nam rozkwita w Krakowie, też widać coraz jego większy wpływ na ten zespół, więc Michał Rakoczy jak najbardziej. Łęgowski pod warunkiem, że będzie grał we Włoszech. A tak wczoraj nie grał. Regularnie. To już zaczyna. Grał w sensie z ławki. Zaczyna martwić, ale to wydaje mi się, ta poszukiwanie tej szóstki, to można też tutaj na nim oprzeć, jeżeli chodzi o te moje wybory. Tak sobie spoglądam jeszcze na wasze propozycje, bo prosiliśmy tutaj, jeśli chodzi o takie bardzo nieoczywiste nazwiska, to pojawił się od Piotra Wachowskiego Filip Luberecki z Motoru Lublin. Tak sobie na szybko sprawdziłem, rocznik 2000. Tak, dobry chłopak. Ale komentowałem jego jeden mecz, akurat nie najlepszy, bo to był mecz na stadionie w Gdańsku, na Polsat Plus Arenie, przeciwko Lechii, dobrze mówię? Chyba tak. Tak, wygrali. To był akurat jego taki, powiedziałbym, średni mecz, natomiast przygotowując się do tego spotkania, obejrzałem tam wiele tych meczów poprzednich, także z tymi barażami, i to jest chłopak ze Skoli. I to jest w ogóle też ciekawa historia, bo komentując mecze pierwszej ligi, bardzo często zwracam uwagę na to, że dużo tych chłopaków, którzy gdzieś stawiali u Wiesława Wilczyńskiego te pierwsze kroki, nawet jako tam dzieci czy 11-12-latkowie, zaczynają oni się przebijać w tych klubach już pierwszoligowych. I to samo dotyczy to właśnie... A co ciekawe, Bożydar poza Warszawą. Nie ma dla nich jakby ta Warszawa Legia jest tak napakowana, że ci zawodnicy czy Drachal szukają szczęścia poza Warszawą. Ja bym jeszcze nazwisko jedno dorzucił, Kacper Urbański, pod warunkiem, że te minuty w Bolonii jeszcze będzie ich więcej. Natomiast to jest zawodnik wyszkolony technicznie gdzieś tam. Chciałbym go kiedyś zobaczyć w kadrze z Piotrem Zielińskim. Myślę, że porządzilibyśmy wtedy w środku pola konkretnie. Ja teraz zastanawiam się też, jaki będzie klucz. Czy szukamy zawodników, którzy mają jednak ten rytm meczowy gdziekolwiek, czy w naszej ekstraklasie, czy w klubach zagranicznych, czy opieramy się. To nie będzie łatwe zadanie dla Michała Probierza. Jak teraz ten zespół zestawić? Tak, jak gdzieś nie zgubić tego jakiegoś balansu, który jest. Ciekawa sprawa, dwaj zupełnie inni rywale, bo to ta sztuczna nawierzchnia, pewnie wiejący wiatr, Tórshavn, tak, to też nie będzie jakiś taki specjalnie super łatwy mecz dla nas. Potem ta Mołdawia, już perspektywa znowu meczu z Czechami, więc ta praca selekcjonera na początek też nie możesz zaburzać pewnego rodzaju historii, tak mi się wydaje. Tak? I te historie były tak zaburzone, że trzeba to... No ale ja mówię piłkarsko, wiesz, no bo wydaje mi się, że w tej drużynie też... Piłkarsko coś... tragicznie. Czegoś tam brakowało, no ale dzisiaj jednak jakbyśmy mieli spojrzeć, tak analizując i zastanawiając się, jak może wyglądać ta pierwsza jedenastka na Tórshavn, no to ona też nie będzie złożona z 7 innych piłkarzy, tak? Podejrzewam. Ale 3-4 na pewno, może to inaczej ustawić i taktycznie. Tylko właśnie wiecie, korzystać, no jest Skóra się nie gra, bo jest na ławce, Wszołek jest w tej formie, no to stawiamy na Wszołka, Slisz jest w formie, no to stawiamy na Sliszę, no chyba tym kluczem trzeba iść. Ci piłkarze, którzy po prostu mają dobry czas, ty tak to widzisz, chciałbyś tak... takich właśnie w kadrze obejrzeć. Zobaczymy, ilu z tych piłkarzy, których wy proponowaliście, znajdzie się ostatecznie w tym już węższym składzie reprezentacji Polski, który zostanie podany na mecze październikowe. Cały czas was oczywiście zachęcamy, czy na czacie, czy jeśli oglądacie z odtworzenia, żeby w komentarzu zostawić takie swoje najlepiej nieoczywiste propozycje. Chętnie się temu jeszcze macie, proszę. No jeszcze Paweł Bochniewicz, no to jest dla mnie taki piłkarz, który, skoro szukamy osobowości, to jest i był kapitanem i w Górniku, teraz jest kapitanem w lidze holenderskiej, więc to też nie jest łatwe, żeby obcokrajowiec został. Nie mam przekonania już do Jana Bednarka, nie liczę, bardzo liczyłem na to, że on będzie tym liderem obrony. Nie wygląda to dobrze, więc szukałbym dalej. Tylko Bednarka też jest ciekawe, jak będzie wyglądała jego przyszłość klubowa, bo on najpierw nie był w kadrze. Pytanie, czy to nie były jakieś kwestie zdrowotne. Też usiadł na ławce, tam został sprowadzony na wypożyczenie dobry, naprawdę środkowy obrońca z Manchesteru City, który w poprzednim sezonie grał w Burnley, który awansował, wygrał ligę, więc ta walka
walka o miejsce w ogóle w składzie Southampton, który traci bardzo dużo goli, też nie musi być wcale taka oczywista, więc jeśli miałoby dochodzić do jakiejś zmiany, to być może ona też będzie... Gra regularnie, strzela gole przydatne przy stałych fragmentach. Każde z nas, które pokazaliście, i Łukasz, i Boży, są bardzo ciekawe. Każde jest ciekawe. Oczywiście niektóre są na już... Ja bym nie bał się z tej waszej, ile, 9 ostatecznie piłkarzy, powtarzali się jacyś piłkarze u was? Marfiński u nas powtórzył. No to z 8 piłkarzy pewnie 2-3 jest na już poważnie, a reszta jest taka w ciągu roku, można z nich skorzystać, mogą zrobić niesamowity postęp. Wiesz, no Tomek Wójtowicz też, ja się w ogóle spodziewałem, że mając agencję BMG, chyba to się mówi, tak, Bartomeja Bolka, no miałem wrażenie, że to jest w ogóle chłopak, który za chwilę z tego ruchu wyfrunie już. Oni jednak zdecydowali się, żeby został, tak, bo to jest sezon w drugiej lidze, sezon w pierwszej lidze, awans do Ekstraklasy, gdzie te wymagania są już na pewno większe. Chyba oni grali drugi mecz na Legii, trzeci mecz na Legii, gdzie też tej pracy miał bardzo dużo i okej, tak, no to jest normalna sprawa. Nie wymagajmy od niego, że on będzie podbijał świat i też wydaje mi się, że jest dobrze prowadzony, że nie od razu pograł trochę, łup, sprzedajemy gdzieś tam, tak, do Frosinone, nie wiem, Specji czy gdzieś, tylko niech tutaj trochę pogra i jest to kapitalna sprawa, więc nie jest to też taki zawodnik, który, nie wiem, za chwilę, może, ja nie wiem, jaki jest plan na niego, mi trudno jest to powiedzieć, ale też nie wydaje mi się, że to był zawodnik, który już w tej chwili przebiera nogami, że musi wyjechać do zagranicznej ligi. Ale też tak jeszcze zastanawiając się nad tym, jakby sposobem budowania tej drużyny, no też nie będzie jednej drogi, tak? Bo dzisiaj sobie nie wyobrażamy reprezentacji bez Jakuba Kiwiora, on jednak to szanse na granie w Arsenalu ma niewielkie, jeżeli chodzi o pierwszy skład, tak? A dzisiaj no wiesz, że Kiwior jakby jest postrzegany przez ciebie jako podstawowy obrońca reprezentacji, tak? Może być tak, że zagra do październikowego zgrupowania tylko w Carabao, bo no tam właśnie. Pewnie w środku tygodnia teraz, no chyba, że będą w najbliższym pewnie... tygodniu będzie Carabao Cup i tam pewnie zagra Jakub Kiwior. No chyba, że wygrają 4 mecze w fazie grupowej, nie wiem, Ligi Mistrzów, no to wtedy w zależności od tego, jaka będzie sytuacja w Premier League pewnie, to może ta, tylko to jest już listopad i grudzień. To już jest dalszy. Ja bym się nie pisał po prostu, żeby w kadrze grali rezerwowi, bo to nam się nie sprawdza. Jest piękna historia Kuby Błaszczykowskiego z Euro 2016, ale to był Kuba Błaszczykowski, jedna taka historia. A tak to nam się po prostu nie sprawdza. Widzimy to, mamy dowody, więc idźmy w tych piłkarzy, którzy grają. Jaka przyszłość czeka reprezentację? Jeśli chodzi o konkretny terminarz, to sobie możemy jeszcze zobaczyć też tabelę polskiej grupy i powoli przejdziemy do kolejnego. A to też cały czas poniekąd związanego z reprezentacją Polski, tyle że z tą młodzieżową. Wyspy Owcze i Mołdawia to będą najbliżsi rywale podczas grupowania październikowego. 12 października, 15 to są mecze najpierw na wyjeździe z Wyspami Owczymi, później u siebie z Mołdawią i 17 listopada zakończenie eliminacji dla reprezentacji Polski, mecz na narodowym z Czechami. Ja rozumiem, Maciek, że za wcześnie jeszcze, żeby gdzieś tam się bawić już w jakieś kwestie tego, z kim my możemy trafić w tym finale baraży, tak? Czy to jest... Chyba dużo zależy od tego, jakie będą rozstrzygnięcia w innych grupach. W tym momencie najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest chyba mecz półfinałowy u siebie z Estonią i później losowanie z trzech zespołów. Na ten moment byłaby to Ukraina, Finlandia i Islandia, jeśli dobrze pamiętam. Losowanie z tego, kto grał u siebie, byłyby losowane jako rywal Walijczyków i z tej pary byłby rozstrzygnięty ten finalista, a gdzie byśmy grali, to też jest kwestia losowania. Bo to jest tak jak w przypadku baraży o Mistrzostwa Świata, że tam się jest losowanie, także jeden mecz masz zagrać. Jeden mecz grasz, tak. Jeden mecz u siebie i jeden na wyjeździe, czyli... Jeden. My mamy niemal pewny ten półfinał u nas, ale czy zagramy u nas, a finał jest losowanie, tak? Czyli może być tak, że możemy zagrać dwa mecze u siebie, ale to nie jest powiedziane w tej chwili. Dokładnie. I to nie wynika tam, że kto wyżej z rankingu dostaje fory i może grać u siebie, nie. To co chyba byłoby tylko dla polskiej reprezentacji korzystne, to żeby nie przegrali eliminacji poprzez grupę Włosi, bo oni są w tej grupie, gdzie są Anglicy i Ukraina. Kilka innych. A wieszcie jak Włosi w baraszach ostatnio. Ale mimo wszystko chyba lepiej byłoby z tymi Włochami nie grać, ale to w piłkarskim salonie tym się na pewno jeszcze będziemy zajmować. Teraz przejdziemy sobie do wyboru najpierw też reprezentacyjnego, panowie, ale w reprezentacji U21. Adam Majewski ostatecznie zostaje selekcjonerem, zmienia Michała Probierza, który oczywiście idzie to piętro wyżej do dorosłej reprezentacji. Były trener Stomilu Olsztyn i Stali Mielec. Jak Roman oceniasz ten wybór? Bo krążyły nazwiska kilku kandydatów. Ostatecznie wczoraj podana ta informacja oficjalnie, że Adam Majewski będzie selekcjonerem młodzieżówki. Ja mogę poszerzyć to pytanie do... Bardzo ci proszę.
Marcin Brosz jakby został w ogóle gdzieś wyrzucony poza karuzelę struktur polskiego. Łukasz pewnie lepiej wie, ale słyszałem, że nie mógł się dogadać na temat prowadzenia rocznika, tak? Żeby chciał iść z rocznikiem, który dotychczas prowadził. To jest spór. I wtedy co, Miłosz Stępiński musiałby gdzieś zostać przesunięty, tak? Ale Miłosz Stępiński, wiecie co się działo z Miłoszem Stępińskim w tym tygodniu? Człowieku już był trenerem młodzieżówki i przestał być trenerem młodzieżówki. Pożegnał się z piłkarzami U20. Ale wiesz, Miłosz Stępiński no tutaj kategorycznie zaprzecza. Kategorycznie, więc jest nawet jego post na Facebooku, że nic takiego nie miało miejsca, że ktoś mu zrobił krzywdę, że no ja tak słyszałem reakcję działaczy PZPN. Wiesz, nie wiem, ja już wiesz, patrzę i nie wiem, czy wierzyć im, czy nie wierzyć. No, to jak zaprzecza, no to okej, to tak, dobrze, tak, że tak mówi. Ale Marcin się tam, mówił o Marcinie Broszu, tam poróżnił się trochę gdzieś. Nie, no, to jest pytanie strategiczne i dobrze by było, ja postaram się porozmawiać z Marcinem Dorną na dniach i takie jest pytanie strategiczne zadać. Czy dany trener powinien iść z tymi rocznikami od początku do końca, czy powinna być fluktuacja, że prowadzisz do pewnego momentu i wracasz na przykład? To są dwie szkoły, Roman, bo jedne są takie, że ale wiem, że piłkarz potrzebuje innego bodźca trochę, tak potem w tym wieku. No. Dla mnie też logiczne jest to, żeby ten trener prowadził tę reprezentację od tam U16 do U21. Tak? Właśnie cuda na kiju, zamiast spokojnie podejść do pewnej rzeczy. Pamiętaj jedną rzecz, taki Marcin Włodarski, kto go zna, to wie dobrze, że on będzie ciekawie pracował za rok, za dwa, za trzy. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że ten gość nie będzie się rozwijał sam, że nie będzie chciał rozwijać tej drużyny, że nie będzie chciał jej zmieniać. Będą wchodzili piłkarze do zawodowego futbolu wraz z tym, że te lata będą troszeczkę inni niż on miał w dyspozycji przed chwilą. To jest naturalne. Będzie podmieniał to. Ja to w ogóle nie widzę. Ale on został ze swoim rocznikiem, czy nie? Na razie jest mundial. Pamiętaj, gra mundial od 10 listopada. Ale po mundialu zostaje w swoim rocznikiem, czy nie wiadomo? To jest zasadnicze pytanie do w ogóle polityki kadrowej Marcina Dorny w szczególności, rozumiem, PZPN-u, w sensie zatrudniania trenerów do reprezentacji juniorskich młodzieżówki. No, czy ten trener idzie za tym rocznikiem? Bardzo wiele federacji to praktykuje, inne nie praktykują. Ja bym to praktykował, ale to nie wiem, Marcin Dorna być może przedstawi ileś argumentów, że no je, tak jak mówisz ty od razu, że impuls. A ja myślę sobie inaczej. Znaczy ja mówię, jakie są sposoby, ja nie uważam, że to jest dobre. Ja myślę sobie inaczej. Pamiętaj jedną rzecz, jak kogoś wiesz, i kto ma być trenerem reprezentacji polskich juniorów? To też jest spór od jakiegoś czasu. To mają być najlepsi ludzie na rynku. Naprawdę. Oczywiście chcę. Pracować z juniorami, z dzieciakami. Właśnie, ale mający jakby odpowiedzialne, to nie, że trener teraz, że przyjdzie teraz, ktoś powiedział mi, Marek Papszun do U21, tak? Ja bym, Marek na pewno, wiesz, ktoś mi mówi taką propozycję, gdzieś, nie wiem, czy mi na Instagramie. Żeby zdobył to mityczne doświadczenie w reprezentacji. Tak. Poza tym zobacz, no jednak to jest najlepsza, najprostsza droga do reprezentacji tej pierwszej, tak? To nie jest głupi pomysł. Michniewicz i no, pamiętacie, i no, Probierz, Kazimierz tak? Górski też przychodzi przez U21. Nie, ale to tak oczywiście pół żartem, pół serio. Ale nie, nie w takich okolicznościach. Ale nie, no, znasz to, ja to się bardzo broni mocno, bo znasz tych piłkarzy, widzisz jak reagują. Ale wierzysz to, że Marek pójdzie do U21? Nie, żeby poszedł, nie, może inaczej, bo jest Adam Majewski sam pomysł, trenerem. Żeby inwestować w trenera U21, mieć w głowie, że może być, ja nie mówię o Marku Papszunie, to nie jest głupie, no bo to nam się sprawdzało. Mówię, ale Kazimierz wiele Górski, razy wyszło. Czesław Michniewicz, no zna tych piłkarzy. Andrzej Strejla. Andrzej Strejla był te pokolenia przychodziły młodzieżówki. A co sugerujesz, że Adam Majewski w tej chwili jest kandydatem do tego, żeby za lat cztery przejść? Ale wiadomo, że nie. Natomiast co? A nie wiem. A nie, poczekaj, tu jak mnie pytasz o Adama Majewskiego, to ja ci zaraz odpowiem, ale muszę ci powiedzieć, że trener Andrzej Strejlał prowadził, wtedy młodzieżówka była do lat 23 i zagrała niesamowicie na poziomie Mistrzostw Europy z Niemcami, legendarne mecze z RFN-em i okazało się, że z tej młodzieżówki bardzo, bardzo później skorzystała reprezentacja Polski, tak? Więc naprawdę trenerzy młodzieżówki, Waldemar Obremski, bardzo legendarny trener młodych polskich piłkarzy, zginął w wypadku samochodowym, ale wielu prorokowało, że byłby następcą selekcjonerów w latach 80., 90., tak? Janusz Wójcik, on przecież co prowadził? De facto reprezentację olimpijską, ale taką młodzieżówkę, która pojechała na turniej olimpijski, wypromowała kilkunastu piłkarzy do pierwszej reprezentacji. I trochę naturalnie było, jak Strejlał kiedyś, jak wcześniej Górski, to później Wójcik został trenerem pierwszej reprezentacji Polski. W najnowszym czasie Michniewicz, dwie edycje,
pierwsza. Probierz teraz rok, pierwsza. Czyli to się zdarza i to jest naturalny proces, wydaje mi się. I nie głupi, jakby było strategicznie to pomyślane tak, że bierzesz ciekawego trenera. To jak ty oceniasz właśnie bardzo wybór Adama Majewskiego, który pracował w Stali w bardzo trudnych warunkach. Muszę pochwalić warunkach. PZPN. Trzeba czy... powiedzieć, że tam kilku piłkarzy wypromował. Nie zdarzy ostatnio chwalić PZPN, także niech tam wyślą prezesowi Kuleszy, że Roman Kołtoń coś ciepłego powiedział. Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem i mam nadzieję, że miał na ten wpływ właśnie Marcin Dorna, analizując kilku kandydatów. Kto był jeszcze kandydatem? Wiemy coś więcej? Łukasz pewnie wie więcej nazwisk. Widziałem, pojawiał się Mariusz Pawlak. Gdzieś mi mignęło tylko. Dobrze, a Adam też był chyba proponowany gdzieś tam na liście do klubów ekstraklasy w ostatnim czasie. Pojawiał się na tej karuzeli, dobrze pamiętam? A to jest, słuchajcie, mega ciekawy trener. Z mega ciekawym doświadczeniem, z takim przyzwyczajeniem do konstruowania drużyny w trudnych okolicznościach, przy braku budżetu. To jest kapitał, jaki zdobył, który nie boi się grać w piłkę też. Naprawdę, to jest, moim zdaniem, ja jestem pod wrażeniem tego nazwiska i teraz jest, muszę być pod wrażeniem z punktu widzenia PZPN-u, ale też samego Adama, żeby nie wypisał się w pewnym momencie, bo klub przyjdzie. Ja myślę, że to było, zostało umówione od A do Z, żeby nie było za chwilę po A, B, a C to już jest furtka do tego, żeby objąć, nie wiem, Wisłę Płock albo Marek Saganowski, niech pracuje jak najdłużej. Natomiast jakiś inny klub, że tu jest umówione, Adam, dostajesz młodzieżówkę, prowadzisz ją, fantastyczna grupa z Niemcami, Izraelem, Kosowem i tak dalej. Budujesz tą drużynę, da Bóg, pojedziesz na turniej, prawda? Mam nadzieję, że to jest przynajmniej projekt do awansu, a jeśli jest awans, to do turnieju, że tu nie będzie żadnych chocków, klocków, ale myślę, że Adam jest na tyle poważnym człowiekiem, że rzeczywiście to zdeklarował i że to jest tak dogadane. Natomiast w sensie warsztatowym, bardzo dobry trener do młodzieżówki, bardzo dobry. Też się zgadzam. Ważne dla mnie to jest to, że to jest jednak ten futbol proaktywny, czyli taki ofensywny. Pokazał to w Stali Mielec. Nie wyobrażam sobie, żeby inaczej było w tych reprezentacjach młodzieżowych. Chociaż tutaj jest dyskusja, czy U21 to jeszcze jest ta piłka młodzieżowa, czy już seniorska, gdzie najważniejszy jest wynik. No i ważna będzie też współpraca, mówi o tym Michał Probierz, ale on to jest o tyle dobre, że przeszedł przez młodzieżówkę, że wie, jak ważna jest ta współpraca z pierwszym selekcjonerem. Oczywiście to jest nasza najważniejsza kadra, ale U21 i mówiliśmy o Miłoszu Stępińskim, dla mnie to jest o tyle dobry trener do U20, że on zna swoje miejsce w szeregu. Ja, tam nie ma tam, że no, gramy z Portugalią, z Włochami czy z Niemcami i tutaj jest najważniejszy wynik. Nie, to jest taki typowy trener do pracy w federacji. Tak, tak, i rozumie swoją rolę. Nie, U21 jest ważniejszy, tak? Współpracujemy, bo jego współpraca z Michałem Probierzem układała się dobrze, więc tutaj U20 bym nie ruszał. Miłosz Stępiński niech to prowadzi, bo to jest taka kadra, która gra bez eliminacji, nie ma tej presji. Ona ma przygotowywać zawodników do U21. A nie masz wrażenia, że to jest dobry trener była do duża kultura często współpracy między tymi trenerami. Nie podbieranie sobie na siłę piłkarzy. Takie też, bo jest bardzo ważne też, to można przełożyć, że ktoś może podebrać młodszego piłkarza, ale czy on będzie grał w tej starszej reprezentacji. Coś takiego jak współpraca na linii. Pierwsza reprezentacja młodzieżówka, pamiętacie, jak to fatalnie się zadziało za Jerzego Brzęczka, gdzie rzeczywiście wtedy Czesław Michniewicz był oburzony. Tak dobrze mówię, tak, chyba z Brzęczkiem był taki spór na temat powołań, a że Adam Nawałka zawsze konsultował. Bo pytanie jest, jak idziesz do pierwszej reprezentacji, czy masz szansę nie tylko trenować, wiesz o co chodzi, no, gdzieś przymierza cię chociaż trener do tego występu, jakiś ma pomysł na ciebie, bo jak nie, masz dwumecz młodzieżówki, gdzie masz zagranicznych rywali, często klasowych piłkarzy. Tak, zaraz z Niemcami będą. To nic mecze, tylko, tak? Wiesz co, to niech ten chłopak tam gra, a szczególnie jak bierzesz podstawowego piłkarza, to wtedy gospodaruj go w sensie, naprawdę, ja nie mówię, że musisz go wystawić, bo to też... Nie chcę tak powiedzieć, ja się teraz... ale wiesz, dogadujesz się z tym trenerem, ma szansę, nie ma. Słuchaj, Adam, biorę ci Marchwińskiego, bo rzeczywiście, kurde, jest taki moment, że przyda mi się z Wyspami Owczymi czy z Mołdawią, tak? Biorę ci Kozłowskiego,
czy nie, tak? Bo to zobaczcie, Kozłowski był, no ale co z tego? No trzeba było, może powinien być w młodzieżówce, nie? Jak miał się nie liczyć w ogóle w tym wyborze. I ja tak się teraz śmiałem, Roman, jak byliśmy na meczu Barcelona-Antwerpia, oglądaliśmy ten Royal i tam tak, w pierwszym składzie 19-latek, no tak, w środku obrony. Tak, 18-latek niespełna na szóstce, tak, rozgrywający tam, no 5-0 dostali, okej, okay, no ale mimo wszystko radził sobie dobrze przy tym środku pola. Wchodzi na pasik, na zmianę za doświadczonego Jansena, 17 lat już na tym Barcelonie, ta młodzież, a mówię, to oni mogli grać spokojnie jeszcze w tym Youth League, tak, tej Champions League młodzieżowej, a tu goście wychodzą, rozumiesz, na mecz Ligi Mistrzów w podstawowym składzie albo jako pierwsi zmiennicy i mają jeszcze lat naście, tak, a nie tam 20-21, także. No patrzmy na, ale skoro wspomniałeś o europejskich pucharach, to możemy sobie teraz właśnie przejść do europejskich pucharów, bo pewni goście też wyszli przy Łazienkowskiej, zagrali naprawdę kawał spotkania. Spodziewałeś się, Łukasz, że zobaczymy taką podobną twarz Legii jak z eliminacji, czyli właśnie gramy ofensywnie, gramy odważnie, nie chowamy się, mimo że przyjeżdża naprawdę uznany angielski klub, taki klub, który ma ogromne ambicje wygrać Ligę Konferencji Europa. Tutaj Legia wychodzi, zaczyna bardzo mocno, w pierwszych minutach zdobywa bramkę, odpowiada na kolejne te gole tracone. To jest taki szok. Wrażeniem jestem ogromnym, że cały czas Kostar Uniajić, nawet jak Aston Villa przyjedzie, czy ktoś trzyma się swoich ideałów, swoich wartości. Jestem pod wrażeniem tego, jak ten trener się zmienił, dopasował do Legii, narzucił Legii ten swój pomysł, bo przecież gdybyśmy powiedzieli po Pogoni Szczecin, która była czasami taka pragmatyczna 1-0, że ten sam trener tutaj będzie nam grał takie koncerty w Legii, no to byśmy pewnie nie uwierzyli, że aż tak pójdzie trener. Natomiast to jest duża sztuka i duża umiejętność trenera, żeby jednak być tak elastycznym, żeby w Pogoni wyglądało to inaczej. Tutaj widzę większy potencjał w ofensywie, więc ruszamy. Mamy dzisiaj dwóch takich wyróżniających się uczniów w klasie, ja bym to tak porównał, Legię Iraku, które są w Europie. Legia to jest taki, wiecie, dzieciak, który, nie wiem, pofarbuje włosy, już 3 tatuaże, skóra, koszulki takie, krzykliwy bardzo. Te 4 uwagi, tak? Tak, 4 uwagi, głośny i uczy się dobrze. I jest Raków taki, no, koszula zapięta, okularki, ale też uczy się dobrze, więc tutaj bym nie krytykował Rakowa, że obrał taki styl. Natomiast bardziej taka widowiskowa, widoczna jest dzisiaj Legia. No i jestem mówię, wrażeniem też tego, że nie cofnęła się, że przyjeżdża zespół z Premier League, tylko my gramy swoje, ten swój futbol i no to się ogląda. Znaczy uważam, że w ogóle tak duża odwaga, jeżeli chodzi o zestawienia tego składu, bo mimo wszystko był wierny trener Uniajcz wystawienia albo Pekarta, albo Kramera. Tutaj zmienił ten swój pomysł na ustawienie tego przodu. I tak nie podobała mi się też ta krytyka niektórych, bo to jest tak właśnie a propos tego, że my szukamy najpierw tak tych negatywnych rzeczy, a potem tych pozytywnych. Także, że Aston Villa nie wyszła wcale tym swoim najmocniejszym składem. Raz, że to nie jest nasz problem, bo to jest jakby strategia Emery'ego, a dwa, że umówmy się, no Legia też nie wyszła najmocniejszym składem, tak? No bo nie było Augustyniaka z wiadomych względów, tak, nie mogli na niego postawić, ale to też zawodnik kluczowy, nie było Jędrzejczyka i raczej też wszyscy się spodziewali Pekarta w wyjściowym ustawieniu, więc Legia też nie była w najmocniejszym swoim zestawieniu. Ta bramka pierwsza to wydaje mi się taka kwintesencja tego, co grały najlepsze reprezentacje czy najlepsze kluby, czyli akcje dwóch wahadłowych, bo tak padła bramka chyba Anglików w finale Mistrzostw Europy albo Włochów, już nie pamiętam. Pierwsza bramka na Mistrzostwach Europy? Roku, ty masz dobrą pamięć. Nieważne, w każdym razie wejście jednego wahadłowego, tak, dośrodkowanie i drugi wschodzi z tego swojego skrzydła. Kieran Trippier do Lukaszowa. Tak, do Lukaszowa, tak, to dla Anglików, dobrze pamiętam. Także to jest taka kwintesencja właśnie tego, co powinni grać wahadłowi, także. I jeszcze chcę pochwalić kibiców, tak, bo duże było takie obawy były, że a za chwilę, tak, po tym meczu pierwszym to na pewno już zostanie ta żyleta zamknięta. Natomiast kibice Legii Warszawa też stanęli na wysokości, tak, wysokości zadania takich... I to jest też istotne, tak, że następny mecz znowu będzie przy komplecie, a nie że szukanie znowu zamknięta żyleta, a było takie zagrożenie, że zamkną tą żyletę, bo taka informacja się pojawiła. Bo to, tak, w zawieszeniu była ta poprzednia kara. Tak. No wiecie, a już wyprzedane bilety na mecz z Górnikiem. Mhm. Prezes Jankowski związany w Legii z koszykówką, gdzie też był komplet na wczorajszym meczu i takie tam było słowo sold out. Mówi, to jest dzisiaj najmodniejsze słowo i najlepiej oddające Legię. Pokazuje jakiś klimat w ogóle. Tak, jest dobra taka w ogóle energia w klubie, wokół klubu, w środku klubu. Ja mam apel tutaj do władz miasta, żeby ten w końcu most Łazienkowski skończyli, bo dojazd na Legię to jest masakra. Ja na mecz z Leicester, ten proces tej poprzedniej edycji, to przyjechałem dopiero na drugą połowę, bo nie było w ogóle. Ale wczoraj czytałem w
wracając, że jednak też tragedia, że zginął kibic Legii wracając z meczu właśnie tak? Gdzieś tam, taka pojawiła się informacja właśnie gdzieś przy moście łazienkowskim na trasie. Dla mnie symbolem tego meczu była wahadłowi, wszystko się zgadza, ale ta akcja Muciego, kiedy on pomiędzy trzech obrońców biega z piłką i się przedostaje. To pokazuje pewność siebie tego zawodnika, to pokazuje pewność siebie Legii dzisiaj. I gdybym miał wybrać symbol tego meczu, to jest właśnie ta akcja Muciego, kiedy wbiega między trzech obrońców. To chyba Kasper Tobiasz miał taką wypowiedź. Zdaje się, że dla TVP Sport miał określić jednym słowem, tak jak zagrał Ernest Muci, to powiedział, że Ernest Muci. Ty byłeś, Roman, przy Łazienkowskiej na meczu z Aston Villą, tak, no masz... Która loża? Prasowa. Masz na pewno też w pamięci wiele innych spotkań, które Legia u siebie w europejskich rozgrywkach Włodar się lekko spóźnił, także wiesz. Ale ja muszę, że Włodara w tym programie nie będziemy dobrze, rozgrywać. Dobrze, że kątem oka zobaczyłem tą pierwszą bramkę. Bo ja ci mówię, że tam jest się ciężko. Dobrze, że widziałem kątem oka tą pierwszą bramkę, bo muszę wam powiedzieć, Łukasz wybrał tam, to jest de gustibus troszeczkę. Dla mnie ta pierwsza bramka symbolem tej Legii. Mimo wszystko, wiesz, ta jednak akcja jeden wahadłowy do drugiego wahadłowego, nie? To jest Juranowicz, Mladenowicz. Tak, to też, no. Ale powiem, że wam, że power, jaki był od Legii, takiej chęci grania, ja to nawet nazwałem, że to jest natchnienie dla Michała Probierza. Naprawdę, że nie boisz się rywala, który jest z górnej półki w Europie. Naprawdę, no to jest siódma drużyna Premier League, mająca trenera, legendę. Dla mnie Unai Emery jest legendą, bo gość, który był 5 razy w finale Ligi Europy, 4 razy wygrał, 3 razy z Sevillą, raz z Villarreal i przecież był w finale też z Arsenalem, prawda, przegrał, ale to znaczy, że to jest taki magik Europy. Potrafi to robić, chce to robić, umie to robić. Naprawdę, no 4 trofea. Ja wiem, że są trenerzy, którzy troszeczkę w świadomości przeciętnego kibica są jeszcze bardziej znani, bo Champions League, tak? No, ale Unai Emery to jest gość absolutnie z najwyższej trenerskiej półki. Czyli na Wyspy Owcze wszołek, a nie kasz. No. Niech zdecydujesz, jakby się będziemy wystawiać składy. Ale tak, absolutnie. To w ogóle do składu jesteś Slisz i Wszołek. Slisza już żeśmy Santoszowi proponowali, ale to wiesz, że Santosz... A wiesz, że byli selekcjonerzy dawno, dawno temu, jak ta piłka była trochę inna, jednak ci piłkarze grali głównie w własnych ligach, to że stawiali na te pary klubowe. Tak. I to zdawało egzamin bardzo często, ale na zasadzie współpracy, tak? Ale to jest praktykowane do dzisiaj w niektórych reprezentacjach. Szczególnie w Związku Radzieckim, gdzie samo Dynamo Kijów grało. No, pamiętacie Piszczek-Błaszczykowski. Ale nie, Kazimierz Głuski. Ale Anglicy też tak grali, tam były pary z Chelsea, tak. Tery, ten grał, Boże, Ferdinand z Neville'em i Tery, kto tam, Ashley Cole grał? No, ale nie, to Zbigniew Boniek ci powie, że zasadą działania drużyny Antoniego Piechniczka był kręgosłup z Widzewa, Młynarz w bramce, Władek Żmuda na środku obrony, Zibi Boniek jako taki wolny elektron i Włodek Smolarek na lewym skrzydle. To była taka oś drużyny, która trzymała ci drużynę. Ma to sens. Kazimierza Górskiego w ogóle były po 2-3 z jednego klubu, bo to był Gadocha, Dejna, na przykład Kasperczak, Lato. Gorgoń i Górnik, nie? Także... Kasperczak też, Kasperczak, Górnik, to były te czasy? Nie, Kasperczak był Stal Mielec. Stal Mielec to była właśnie, to był Kasperczak, Lato. Kasperczak, Lato to była Stal Mielec, tak? Ale Górnik jakiś też musiał być w tym czasie chyba, nie? Górnik trochę wtedy osłabł, słuchajcie, ale okej. Okay. Dobra, teraźniejszości. Meczyki historia. Co do Kosty Runajicza. Napisała się historia. Słuchajcie, napisała się taka historia. Wczoraj Antek Bugajski, bardzo ciekawie z Przeglądu Sportowego, powiedział: Roman, ten mecz będziemy wspominać za 20-30 lat. I chyba tak. No są takie mecze, tak jak Legia, nie wiem, Göteborg, czy Legia Panathinaikos. Będziemy wspominać, jak wyjdą z grupy. A ja uważam, że nie. No bo w sumie masz takie mecze, czy będzie awans. No okej, wtedy był awans, powiecie, że 1-0 to, co wygrała Legia w Champions League z Göteborgiem. Tutaj widzimy, jak wygląda po pierwszej kolejce. Ułożyło się idealnie.
nawet sensacyjnie, bo to raczej AZ, a także Aston Villa byli wskazywani jako te kluby, które awansują do fazy pucharowej. Tymczasem Zriński po jednym z najbardziej niesamowitych meczów już na tym etapie chyba można powiedzieć fazy grupowej europejskich pucharów. Że tych u nich ten mecz się będzie wspominać. To na pewno. Nie, no ale Aston Villa, wiesz, teraz jest Alkmaar, tak? Teraz jest Alkmaar. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2. Pokonujesz Aston Villa, jak popatrzyłem wczoraj, jeszcze raz wyświetliłem składy z wycenami Transfermarkt. No to to, co Aston Villa są kozacy, albo mistrz świata Emiliano. Nie grają. Ale nie, wiesz, ale masz legendę. Masz legendę. Ale Legia też Leicester ogrywała, nie? Ale tu masz większych piłkarzy jeszcze. Ja bym powiedział, nie bałbym się. Ale jeżeli nie będzie awansu, to myślę, że... No tak, musi być awans. Ale poczekaj, masz Emiliano Martinez, mistrz świata przyjeżdża i tak do tej siateczki trzy razy wędruje. Masz takiego piłkarza, słuchajcie, jak Nicolas Zaniolo. To jest największy talent włoskiego futbolu ostatnich lat. Oczywiście pogubił się, przez miał dwie ciężkie kontuzje, poszedł do Turcji i tak dalej. Ale jak widziałeś tego Zaniolo z trybun na Łazienkowskiej, to mówisz, wow, jaki kozak. Zobaczcie, jakie ciężkie zadanie miał wspomniany Kun. Atakował jego stroną Bailey, który był 2, 3, 3, 4 lata oni temu. Jak zobaczyli Kun, to myśleli, że to jakiś, wiesz. Ale zobacz, Jamajczyk Bailey. Słuchaj, to było wydarzenie w Bundeslidze. To po prostu media oszalały, jak Bailey robił te swoje akcje w Bundeslidze. Dzisiaj Aston Villa, zrotowany trochę skład, ale ten chłopak wychodzi, żeby ratować wynik. Diaby. Piłkarz kupiony za 55 milionów euro. Jakbyś oglądał Bundesligę w tamtym sezonie, to wiedziałbyś, że to jest najlepszy skrzydłowy Bundesligi. Maciek, a powiedz mi, czemu Martinez miał tutaj zaklejoną, co jakieś reklama jakiegoś Bookmachera była tutaj, tak? Tak. Ale wiesz, że to wyglądało tak, jakby on to prasowanko zrobił na końcu. Nie wyglądało to poważnie. Nie wyglądało jak drużyna, nie? Która na Transfermarkcie ma tę cenę kilkaset naklejoną. Ale zobaczcie, jakie nazwiska... I jaka historia się rodzi na tle tych nazwisk i sposób rozegrania meczu przez Kostę Runajicza, to dajmy to polskiemu trenerowi, no polskiego no klubu, niemieckiemu, no ale już znasz, no chwilowo jest nasz. Kosta Runajicz powiedział dziennikarzom, to wczoraj albo Kamień, albo Paweł Głaszewski mówili, że powiedział, że nie, musi być silny napastnik, silna dziewiątka, że on jednak w tej trójce ofensywnej zawsze będzie albo Pekhart, albo Kramer. Ale widział treningi, widział sposób gry, przeanalizował pewne rzeczy, ustawił Guala w roli takiej fałszywej dziewiątki. Często prawdziwą dziewiątką był Muci. Naprawdę, i fantastyczne te akcje. W roli takiego snajpera, ale też przebojowego piłkarza, szybkiego, pewnego siebie. I tak dwie dziesiątki, ten Josue Muci i ten Gual z przodu, plus te wahadła, plus środek pola, gdzie Elitim i Slisz robili ciężką robotę, ale fantastycznie to grali. Linia obrony, jak ja zobaczyłem linię obrony i piłkarze, kibice Legii mnie zagadywali przed meczem, mówię, panowie, będzie spektakl na 2-2. Tak najczęściej wymieniałem 2-2, ale mówię tak, ta obrona to nie, już nie wiem, czy ona wytrzyma. No, wyszedł na pozycji centralnego obrońcy facet, który był w Wiśle post niedawno, tak? I wychodzi z... Słuchaj, ale to pokazuje też... Ja nie wiem, czy na koniec to będzie filar Legii, ale jest na to szansa, że Jacek Zieliński profilował tego piłkarza. Wyciągnął go z tej Wisły Płock. Dzisiaj Kosta Runajicz trochę z konieczności dość szybko go musi wrzucać do składu. Ale on zagrał przyzwoity mecz, naprawdę. No bo oczywiście jakieś błędy, coś. No, w taki, ale takich wiecie co, ja się dziwię w ogóle takiej negatywnemu podejściu kibiców Legii do tego transferu, bo ja pamiętam Kapładiego, jak u nas się jesienią, w lidze zjawił, no to przecież to był jeden z czołowych. No, pamiętaj, że on w zasadzie przez długi czas też nie był w treningu takim zespołem, tak? Wiesz, jaka była jego sytuacja. Było zastanawiające w ogóle, że on bardzo późno, tu jest bardziej ten niepokój, nie? Taki spowodowany tym, że no facet się nie przygotowywał, tam próby wyciągnięcia większych pieniędzy przez Wisłę Płock, ja też rozumiem. Ale nie, Bożyna, bo on też się nie przygotowywał, kiedy do Wisły Płock trafił, też po kilku miesiącach przerwy i był jednym z czołowych piłkarzy. Później to było dziwne, że im dłużej był w treningu, tym gorzej wyglądał, ale ten początek mam w głowie, że to był jednak taki piłkarz, który w naszej lidze się wyróżniał i tutaj liczę na to, że będzie tak wyglądał w tym w meczu chyba moglibyśmy zrobić taki znak większości Steve Capuady kontra Clement Longley, bo nie zaprezentował się najlepiej.
rzekomą. A zobacz, Longle. Paweł Głaszewski wrzucił taką statystykę, taką pokazującą asysty, bramki tych nowych piłkarzy Legii w tym sezonie na tle Ordobasów, Austrii, Wiedeń, Midtjylland, Aston Villa. Nowych piłkarzy? Gual, asysta. Elitim, bramka. Kun, asysta. Gual, bramka. Za chwilę Gual, bramka. Gual, asysta. Kun, asysta. Że wiesz, że... Mówisz, masz, zobacz. Połączony masz telefon tutaj. O, brawo, brawo. Myśliłeś, Roman? Ale, ja nie umiem. Ale czuj. Na nowoczesność? No, aplikację trzeba jakąś ściągnąć, czy jak to jest? Niesamowite to jest. Widzisz, jak jestem nowoczesny tutaj. Słuchajcie, natomiast to dziś pokazuje okno transferowe. Masz Jacka Zielińskiego, mega mądrego gościa. On się pomyli z transferami, bo każdy się myli. Nawet najwybitniejsi menedżerowie na Wyspach czy Bundeslidze. Ale o pichu mówisz, czy co? Natomiast wiecie co? Jest to gość, który moim zdaniem gwarantuje ci tak połowę transferów, to jest ok, a może nawet 2/3. Czyli to jest świetny wynik. To jest świetny wynik. A ja Roman, jeszcze dorzucam zdecydowanie i będę tutaj bronił Radosława Mozyrkę, który jest... Oczywiście, ale to... No nie, to jest, wiecie, ma Jacka Zielińskiego, to jest symbol, a to ma jeszcze Gattuso za sobą, który... Oczywiście, ale to szef stoi swoimi ludźmi. To zawsze tak oczywiście. Jest. I to jest mądrość Jacka Zielińskiego, że dobrał Radosława Mozyrkę, którego znał z pracy w Akademii, wyciągnął go z Warty Poznań. Ale tutaj też będę podkreślał za każdym razem jego rolę. Łukasz, ty się nie masz, no, ale to filmuje to Jacek Zieliński, a Mozyrkę z przyjemnością. Gościliśmy go ostatnio na Prawdzie Futbolu Ekstra. Świetny facet, widać, że umie to robić. Natomiast zobacz, mądry szef bierze właśnie takiego gościa, żeby mu pomagał, tak? Dzisiaj ten scouting, dzisiaj jak pomyślicie, jak kluby niemieckie czy angielskie, one budują całe departamenty do tego, żeby się nie mylić. I tak się zobacz, odszedł z Chelsea, wiesz, jak się potoczyła sytuacja, jeżeli chodzi o politykę transferową. Ale, Stafford. Krótko o tym, o czym mówiliście, o tej zmianie, jeżeli chodzi o pozycję napastnika. Ja muszę wam powiedzieć, że byłem u trenera, asystenta, co się patrzysz na mnie, Małeckiego. Ja mam zawsze Patryk Małecki, Przemysław Małecki się nazywa, prawda? A mi się zawsze myli z Patrykiem Małeckim. I byłem przed meczem o Super Puchar i rozmawiałem jakby o tej strategii, oglądając mecze, o strategii po tych meczach sparingowych w Austrii. I pytałem się trenera Małeckiego, czy wy w ogóle rozpatrujecie Guala w roli środkowego napastnika? Mówi, nie, my będziemy grać, taki jest pomysł Kosty, że raczej mając Kramera i Pekarta, będziemy chcieli mieć jednego cały czas z przodu, jednego, albo drugiego. A jednak na ten mecz z Aston Villą u siebie już w lidze konferencji nie wychodzi Pekarta, więc zmienili też jakby koncepcję po 2 miesiącach. Tak, meczu Super Puchar był chyba... Może strategia meczu lipca. Też... Nie, no, ale widzę o tym, że powiedział dziennikarzom że... Costa publicznie, no. Bo tobie to rozumiem w nieoficjalnej rozmowie trenerem. 2 miesiące temu. A powiedział Costa publicznej rozmowie z dziennikarzami, że nie, że potrzebuje 9 prawdziwej. Hmm. Real, wiesz, no. Number 9. Ale Gual, słuchajcie, no w Jagiellonii też grał jako 9. Okej, ale wiesz, jakby chodziło mu o parametry fizyczne i na przykład Pekhart bardzo chciał, ale widać było, że też już Aston Villa zaczęła naciskać, wiesz, przyszła po bramkę już w końcówce, aczkolwiek mega mądrze Legia zagrała drugą połowę. Nie tylko... Ale normalnie byś się spodziewał, że będzie odwrotnie, tak, że zagrają pewnie zawodnikiem takim stacjonarnym bardziej na początek, zobaczymy co się wydarzy, a grając kontrym będziesz szukał piłkarza o innych parametrach. A tutaj... O tym jak Legia dobrze zagrała, to świadczy choćby fakt, że naprawdę wyraźnie lepsza w tej statystyce goli oczekiwanych była, czego byśmy pewnie się przed meczem nie spodziewali, że nabiją ten współczynnik dużo wyższy niż Aston Villa. Natomiast grał też Raków, ty byłeś w Bergamo, Łukasz, i tak dużo w tym programie mówiłeś, że widziałbyś stawianie na piłkarzy na przykład, którzy są w takim dobrym momencie. A czy w dobrym momencie teraz jest Raków? Bo to były naprawdę udane eliminacje, dobrze grał Raków, ale nawet trochę abstrahując albo nie tylko biorąc pod uwagę ten mecz z Atalantem, ale choćby też to, co było wcześniej w Ekstraklasie z ŁKS-em, widzisz taki delikatny dołek, że okej, osiągnięto tę fazę grupową nawet Ligi Europy, nie Ligi Konferencji, co pewnie było takim celem podstawowym, ale teraz takie trudności troszkę nadchodzą dla Rakowa. Jeszcze ci, Maciek, nie odpowiem na to pytanie, czekam na te najbliższe tygodnie, dni, no bo Raków zaczyna tę kampanię wrześniową, mecz z Ruchem, mecz z Lechem Poznań, to też będzie da wiele odpowiedzi. Chyba wyjazd, to już teraz, tak, w tym tygodniu, teraz w czwartek, tym tygodniu, tak. A z Ruchem grają w niedzielę, tak? W niedzielę w Gliwicach. Zaraz mecz ze Szturmem u siebie, więc wiele tutaj odpowiedzi poznamy. Ja bym jeszcze nie wieścił. A jak to odbierają wszystko, co się dzieje w Rakowie? No bo też jakbym pewnie miałeś...
Wiesz co, no zderzyli się ze ścianą, no, zderzyli się z zespołem dużo, dużo lepszym i no nie było szans nawet. Sami sobie nie dali szans, no to nie był ten Raków, którego znamy. Ja nie pamiętam tak zdominowanego Rakowa, nie pamiętam. Ale wiesz, zawsze siła tych piłkarzy, tak, Atalanty. Raków, ale jednak Raków aż do tylu sytuacji nie dopuszczał nigdy. No ja tutaj tak licząc sobie na gorąco na stadionie, tam powinno być 6-2, tak? Dwie sytuacje Rakowa, Rundić i Lederman, ale Atalanta też tych mnóstwo sytuacji sobie stworzyła. Oczywiście Kovačević znów się promuje w europejskich pucharach, może z wyjątkiem dwóch meczów z Kopenhagą. Natomiast Raków sobie nie pomógł. No trzeba wspomnieć o tych osłabieniach. Mówiliśmy o osłabieniach. Szyję Legii. Tak trochę wielkie osłabienie. No nie, no tutaj, to jest jednak jeszcze większe. Nie? Arsenicz, Tudor, to są piłkarze nie do zastąpienia dziś w Rakowie. Częstochowa, dorzucamy Sfarnasa, Jean Carlos, teraz wraca Iwi Lopez, to już też trzeba było się przyzwyczaić. A więc... to czterech od razu wymienić. Tak, tak, ale na te takie najświeższe Tudor, Arsenicz, no to nie ma szans. Aczkolwiek myślę, że i z nimi w składzie byłoby jednak trudno Rakowi. Wiesz, Atalanta to pewnie też ma podejście takie do tej Ligi Europy, że jej może być trudno wrócić do Ligi Mistrzów przez Serie A. Ja nie chcę powiedzieć, że dzisiaj po tym jednym meczu mówimy, że nie wiem, Atalanta to będzie kandydat do wygrania całych rozgrywek, tak? Ale nawet podejście do tego meczu i skład wystawiony przez trenera i no wiesz, czasami te kluby z tych najważniejszych lig traktują te mecze Ligi Konferencji czy Ligi Europy. Już nie, to się bardzo zmieniło. Dlatego mówię, że czasami, nie, ostatnie tak? 5 ale, lat dziś, ale dzisiaj to się zmienia, a szczególnie w Lidze Europy, która jednak wygrana w Lidze Europy daje ci... Na to nie tylko, co nie tylko tym klubom, wiesz, nie wszystkie te kluby mogą to osiągnąć przez swoje ligi. Z racji rywalizacji, czy w Anglii, czy w Serie A, gdzie masz Napoli, Milan, Inter, Lazio, Juventus, który nie gra w pucharach, więc takiej Atalancie w tej czwórce się znaleźć. Bardzo trudne zadanie. Tak, chcemy sobie zobaczyć tylko grupę, jak to wygląda w przypadku Rakowa Częstochowa po tej pierwszej serii. Gierta grupa nie jest oczywiście łatwa. Atalanta Sporting i to, o czym wspominałeś, Łukasz, czyli teraz mecz domowy ze Szturmem. Być może jeden z tych ważniejszych meczów, żeby spróbować zająć przynajmniej trzecie miejsce, co też daje ci jeszcze szansę uczestniczenia w europejskich pucharach na wiosnę. Ale skoro mówiliśmy o tej kadrze, o tym, że nie ma łatwo Dawid Szwarga, że sporo jest urazów, no to też powstał taki temat, tak to nazwijmy, Sonego Kittela, który z najlepszej strony pokazał się w jednym z pierwszych meczów, kiedy z Karabachem zdobył bramkę w samej końcówce i tutaj też nie można o tym zapominać, bo być może ta cała teraz przygoda pucharowa Rakowa też jest w pewien sposób oparta o to, czego dokonał Sony Kittel, ale możemy sobie zobaczyć teraz tweet, tego się będę nadal trzymał, nie X, tylko tweet Michała Treli, który informuje, że Bild na swojej stronie taką informację zamieścił o frustracji Sonego Kittela w Rakowie, tym, że jest tylko zawodnikiem do rotacji, że nie jest odpowiednio prowadzony indywidualnie. To chyba akurat indywidualnie to jest mega prowadzony, jeżeli chodzi o Raków. Więzadeł miał się przez to, co się dzieje, rozstać z agencją menedżerską, z którą był przez lata. Wejście było spektakularne, ale dalej ta rzeczywistość Sonego Kittela w Rakowie już nie jest taka no mocno różowa. Zaskoczeni są tym artykułem w Bildzie. On wywiadu udzielił, tak? Nie. Nie ma jego wypowiedzi, ale umówmy się, okay. Mrugnijmy okiem, że myślę, że wiedział, co się ukaże. Ale ja się też nie dziwię jego frustracji, no przychodził jako wyróżniający się piłkarz drugiej Bundesligi, tutaj nie gra od początku, ale też Raków ma swoje argumenty. Dawid Szwarga w wywiadzie dla Maćka Wąsowskiego mówił o tym, do nas nie wchodzi się tak szybko, obojętnie który zawodnik, to musi, potrzebuje czasu na adaptację, czy to jest Drachal, czy to jest Kittel, ci zawodnicy długo wchodzą. Widzieliśmy po Berggrenie, tak, za Marka Popszuna, ile jemu czasu zajęło to wejście. Ale pamiętaj, Łukasz, że on był bez okresu przygotowawczego, przyszedł od razu już w czasie, kiedy zespół już był po obozach, tak? Więc nie przeszedł żadnego obozu. Jeboła był na obozie przynajmniej ze Śląskiem Wrocław, więc jego sytuacja była zupełnie inna. Kittel przyszedł jakby, nie chcę powiedzieć, że po wakacjach, ale bez takiego przygotowania pod już to, co oferuje Raków, więc ja tutaj nie chcę powiedzieć, że on się trochę żali, nie wiem dlaczego, natomiast w tej chwili to nie jest tak. I piłkarzom o lepszym przygotowaniu i takim wejściu w sezon przez jakieś treningi ze swoim byłym klubem, on tego klubu nie miał, więc ja się i tak dziwię, że on się może w ten sposób wypowiadać, bo akurat praca
praca w Rakowie indywidualna z piłkarzami konkretnymi jest na bardzo wysokim poziomie i ja nie wierzę, żeby ktoś go gdzieś odstawił do kąta, czy prowadził go źle, bo akurat co to jest. Zdaje się Raków. W tym artykule było, że on jest po dwóch poważnych kontuzjach i jest właśnie za mocno prowadzony, no ale to jest jakby wersja piłkarza. Na razie nie dojeżdża po prostu fizycznie, no, tak się mi właśnie, się wydaje. Tylko tak, bo nie dziwię się jemu, że pewnie spodziewał się, że to będzie łatwe i zderza się dzisiaj z taką rzeczywistością, że zaczyna mecze w pucharach na ławce, bo w lidze gra i to mu nie odpowiada. No, musi sobie sam też ułożyć w głowie, że no tego czasu potrzebuje, ale te jego argumenty gdzieś tam, no rozumiem, no przyszedł facet z drugiej Bundesligi wyróżniający się, a tutaj ławka. Nie, no jak? No nie, to w ogóle ja, Łukasz, ja wiem, że lubisz być rzecznikiem prasowym piłkarzy. Ale bardziej Rakowa chyba jest, bo nie ma teraz sensu. Nie, wiesz co, z punktu widzenia klubu, trenera. Z punktu widzenia klubu, ja mówię z jego punktu Trapattoni, widzenia. Der trainer ist kein Idiot. No to już to, no nie róbmy ze szwargi. Jeszcze mówił flash alert, tak? Ale to okej, okay, no, dokładnie, i to ja warto mówię, dodać. Ja mówię tylko z jego czasami, punktu widzenia. Piłkarz jest flash alert, czyli pustą butelką, rozumiesz, że na koniec przychodzi piłka. Z jego punktu widzenia, poczekaj, no to czyli co, nie ma konkurencji w polskim klubie, konkurenc Kampf jest tylko w Hamburgu. No być może jemu się wydawało, być może, że będzie łatwiej. Ale może tego researchu też trochę z jego strony zabrakło, bo sam mówisz o tym, że trudno się do Rakowa wchodzi. I że ci zawodnicy, którzy pojawiają się... Został się z agencją menedżerską, czas. Czyli rozumiem, że co, że on agencji... Ale dlaczego mają się? Nie wiem, bo przecież wiedział, na co się decyduje. Michał Świerczewski przyleciał do niego, przedstawili mu plan rozwoju, no to takie właśnie rzucanie na agencję menedżerską... Pytanie jest Łukasz, takie. To tym bardziej ja bym powiedział, wiesz co, tu bym się pozycjonował jako z boku, patrząc, jako kibic polskiego futbolu po stronie klubu. Zaraz, no klub zatrudnia gościa i co, w Hamburgu ma być konkurencja, a w Rakowie nie ma być konkurencji. No to kurczę, niech on... Mi się wydaje też, że są jeszcze pewnego rodzaju założenia i zasady, które Raków ma bardzo mocno nakreślone. Ja też podejrzewam, że Kittel jest piłkarzem, który fajnie chciał się uderzyć z dystansu, pobawić się z piłką na połowie przeciwnika, tak? A nie wiem, czy on koniecznie już chce wrócić, odebrać, odbudować, brawo, ale tak dalej, dobrze, i tak no to Raków dalej. Brawo, też wiedział, jakiego piłkarza sprowadza. Nie, no na pewno ale go profilował. Może, ale... No tak, profilował go, ale pewnie też profilował go, ale wiedział, że to nie jest tak, że bierzesz zawodnika, który ma profil piłkarza, który tylko myśli do przodu i nie chcesz mu przekazać pewnej rzeczy, że on musi w tym zespole nowym, w nowym jakby środowisku zachowywać się trochę inaczej. A nie masz wrażenia, że taki chłopak, który doświadczył na pewno w Hamburgu ciekawych trenerów, raczej nieudane ich pewnie przygody były z tym Hamburgiem, jak oni nie awansowali, albo po barażach, albo bez baraży, ale generalnie nie awansowali, bo przecież po to był budowany i tyle pieniędzy ma Hamburg, że on powinien grać w pierwszej Bundeslidze, a nie w drugiej. I teraz tak, w Niemczech, jak trener od czegoś ciebie wymaga, no to przecież nie będziesz tam nic mówił, tak? Ale jak już Szwarga pewnie wymaga ze swoim sztabem, że czy właśnie to, co Boży mówi, praca, trening, odbudowanie i tak dalej, no to ty się poskarżysz, że coś ci nie pasuje. Mi się to nie podoba. Właśnie, to jest jeszcze taki, możemy sobie osadzić w takim kontekście, że przecież kiedy Sonny Kittel trafił do Rakowa, to dużo mówiono o tym, że Michał Świerczewski przedstawił mu też taki plan po karierze, że w zasadzie on w tym Rakowie to może być nie tylko piłkarzem, ale później w pewnych sytuacjach. Zobacz, jak musiał go kusić, pracować. Ile pieniędzy minęło dwa miesiące. To gigantyczna praca Rakowa, żeby go przekonać. A ile pieniędzy? Ja jeszcze raz powtórzę. No, myślę, że on przychodził z innymi wyobrażeniami, nie radzi sobie z obecną rzeczywistością. Stąd ten artykuł. Ja się boję, żeby to się nie skończyło tak jak w przypadku Alvareza, pamiętacie, w Krakowie, któremu chyba też się wydawało, że skoro strzelałem w drugiej Bundeslidze. Pieniądze też tam dostawał nie najgorsze. Tak. Bo wtedy trenerem tej Krakowi. Też o niego walczyli. Też. To był trenerem Krakowi wtedy wiceprezesem. No tak, ale Kała Probierza. Bierz z drugiej Bundesligi chłopaka, który się wydaje, że będzie dobry. Tak samo jest z Rakowem. Być może chodzi o nastawienie. Liczby miał całkiem niezłe. Alvarez zderzył się brutalnie z Ekstraklasą. Ale dobra, wiesz, ile on zarabia? No to ty wiesz, bo jesteś blisko Rakowa pewnie. No to już... Nie, pojawiło się w tym artykule 40 tysięcy euro miesięcznie. A za podpis ile wziął? Z artykułu. Że on za podpis musiał wziąć jeszcze. To wiesz, ile on zarabia? Wow. Będziemy się przyglądać też tej sytuacji, natomiast na koniec naszego programu taka stała rubryka. Roman, ty już wszystko zdradziłeś w zasadzie, jeśli chodzi o twój mecz weekendu, ale... No, zrobiłem ci przyjemność. Ja wiem, Łukasza, mecz weekendu to jest orzeł Baniochy kontra Znicz Pruszków, tak? Znicz Pruszków, orzeł Baniochy, tak? To ze względów rodzinnych. Synowie, tak. Oczywiście, brawo. Powodzenia, ale no, nie każdy... Nie, no muszę powiedzieć, dobra, to widzieć, powiem tylko 17.30. Słuchajcie, zapraszam dzisiaj Kraków. Saudi?
Nie, Saudi była wczoraj fantastyczny mecz. Jaki mecz robiłeś? 4-3, kapitalny mecz Al Nasr, Al Ali. 4-3, stary, to był spektakl. Ale dzisiaj zapraszam cię jednak na polską ekstraklasę. Krakowia Pogoń, Glik kontra Grosicki, Kamil kontra Kamil. Słuchaj, Gliczek... Motor Lublin Wisła Kraków, Polsat Sport Ekstra. Tak, to jest na pora. No ja. Ale Gliczek mi wysłał film, słuchajcie, z treningu. Ja pytam się Kamila Glika. A żeby Glika zobaczyć, ale to zastanawiasz. Pytam się Kamila Glika, mówię, tak, Kamil, masz siłę na 90? Tam lekkie oburzenie wyraził i wysłał taki filmik, gdzie robi akcję, gdzie przebija się i trzech kiwa. A ja mówię, to Grosika grasz. Także słuchajcie, myślę, że będą ciary, jeśli chodzi o Kamila Glika. Tak, widać było, że przeżywa niesamowicie to, że wraca. To będzie pierwszy jego... skład jest, tak, na pewno? Pierwszy skład. No jak, co, z ławki? Nie wiem. No. To się skończy Kitelem, jak będzie na ławce. Nie, no to jest, wiesz, to jest... To jest nickname. Krakowia Pogoń Szczecin, Motor Wisła Kraków, tak? Od ciebie, Bożydar? Mieliśmy łączenie z Gonzalo Fejo w ostatnim Kafe Futbol, tak? I tak? To można odpalić tu i tu. podpuściliśmy naszego reportera Igora Marczaka, że mówimy, że Motorowi dobrze, znaczy dobrze cały czas mu idzie, ale akurat ten mecz w Tychach przegrał, także... Że postawił prezes Kulesza na niewłaściwego Portugalczyka. Że on by tam raczej tutaj kwestie osobowościowe by sobie poradził w szatni z pewnymi sprawami, nie? Ale, ciebie, może, Łukasz, jeszcze... ale może bał się prezes, że wiesz, tam z prezesami różnie ma. Gosta. No te dwa mecze też, to chyba trzeba będzie tutaj łączyć dwa laptopy. No chyba derby Madrytu, niedziela 21. Real, który świetnie zaczął. Zaskoczyłeś mnie, myślałem, że coś jednak w polskiej piłki wymienisz. No, wasze mecze bym chyba, Motor jest też bardzo, bardzo ciekawy. Ale jednak te derby Madrytu, no bo 8 punktów przewagi Realu, jeden mecz mniej Atletico, ale jeżeli wygra teraz Real, no to już na starcie przewaga jest potężna. Realu. A ty pewnie Manchester United, Barcelona robisz, tak? Derby północnego Londynu. Tak. To jest, powiem szczerze, mój ulubiony mecz w całej, jakby Tottenham Arsenal, tak? Wszystkie mecze wziąć pod uwagę z Premier League, to derby północnego Londynu. Tottenham Arsenal? Arsenal Tottenham. Arsenal Tottenham. Okay. Najlepszy mecz. Dzisiaj pewnie 18:30, tak? 21 Burnley i Manchester United. 21 Berlin, Manchester. Taka nietypowa pora dla Premier. No właśnie, 21 w sobotę grają? Nie ma meczu o 13:30, jest przeniesiony. A, okej, okay. Przez puchary, tak? Europejskie, tak? Tak. 21 sobotę mecz angielskiej Premier League? Grali rzadko się zdarza, ale czasem grają. Kilka razy w sezonie są te sloty takie. To się Saturday Night Football nazywa. Zatem wszystko wiemy, jeśli chodzi o ten weekend, co oglądać. Bożydar Iwanow, Polsat Sport. Dziękuję bardzo. Kafe Futbol jutro o godzinie 11:00 w Polsacie Sport. Serdecznie zapraszamy z tym oto młodym dżentelmenem, z Dzianiulką. Roman Kołotem, Prawda Futbolu, Kafe Futbol, Polsat Sport i Łukasz Olkowicz, Przegląd Sportowy Onet. Bardzo wam, panowie, dziękuję. Wam też dziękujemy za aktywność na czacie. Łapkę w górę jeszcze możecie zostawić pod tym filmikiem. Dobrego piłkarskiego weekendu wam życzymy. Do zobaczenia.